No powiesz, Zupa Sadama Husajna, budyń Andrzeja. Duzy, wyrzucą kopytka. Was stąd. Będziemy żartować z PiSu, to nas stąd wyrzucą. To prezydent blisko. Myślisz. Wyrzucą nas stąd, wyrzucą nas z Polski. I co wtedy? A no, zamieszkamy za granicą. Halo, halo, tu wywiadowcy podcast, czyli Arek Bartosiak i Łukasz Klinka. Na naszym kanale rozmawiamy z największymi i najmądrzejszymi. Przychodzą do nas m.in. artyści, naukowcy, pisarze, muzycy, sportowcy, praktycznie wszyscy zapraszamy tylko ciekawych gości. I takich, których sami my jesteśmy ciekawi. Jeżeli wam się podoba to co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał na Spotify. A jeżeli bardzo wam się podoba to co robimy, możecie wesprzeć nas dowolną kwotą, na przykład fundując nam wirtualną kawę. Link znajdziecie poniżej. Słuchajcie i oglądajcie. Adin 2 a 2 3 Pojecha cztere. pojechali. Pojechali. Jak pojechali. powiedział jak powiedział towarzysz Gagarin. My za je możemy naczec. Dzisiaj naszym gościem jest prawdziwy towarzysz Witold Mirosławowicz-Szabłowski. Prywiet. Prywiet! <laughs> Miło Cię gościć. Spotykamy się, bo jesteśmy fanami Twojej sztuki, ale też dlatego, że niedawno wyszła książka Rosja od kuchni. Tak wygląda. Jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem? I wszyscy powinni ją kupić. Dobrze powiedziałem? Wszyscy niech kupią zatem. Tak, nie, nie, absolutnie. Książka fantastyczna. Ja się przyznam, że nie przeczytałem jej jeszcze całej, bo jest zbyt interesująca, żeby ją tak przekartować. Więc na... jestem w trakcie, tak. Ale sporo wiem. I tak od samego początku zastanawiałem się, czy, czy każda twoja książka, pomysł na każdą twoją książkę powstaje na Rauszu? <noise> ale na którą jeszcze powstał na Rauszu? No właśnie nie wiem, czy może... Nie, może, nie... może tylko ta, ale... Nie, nie. Ta tak, ale, ale inne. Nie pamiętam takiej innej. Natomiast one rzeczywiście gdzieś się, się rodzą w różnych dziwnych okolicznościach. No. Zazwyczaj w czasie podróży, zazwyczaj kiedy mam głowę naładowaną i trawie, jakoś tak różne wrażenia, wydarzenia i tak dalej, i w którymś momencie wstaję rano, albo właśnie nie wiem, wstaję od stołu wieczorem i, i przychodzi pomysł na książkę. Tak pyk i jest, tak pyk i, i, i nagle się staje jasne, o czym powinna być kolejna. To Czyli... nie znaczy, że od razu zaczynam ją pisać, bo mm -hmm. czasami jest tak, że 10 lat sobie noszę pomysł, wiem, że, że on jest fajny, że będę chciał. Odłożony gdzieś tam na półkę. Mam tak teraz na przykład, napisałem książkę o tańczących niedźwiedziach, która się dosyć dobrze tam rozeszła po różnych krajach. To był, był pierwszy, pierwszy twój sukces taki, taki międzynarodowy, zagraniczny. Nie? W sensie w nią kupił Penguin, sprzedaję ją do Stanów, potem do 20 kolejnych krajów. I mam kolejne dwa pomysły na książki o niedźwiedziach, które wiem, że Penguin będzie chciał, tylko nie bardzo mam kiedy się za nie wziąć. Aha. Więc pewnie tak jeszcze z 10 lat ten niedźwiedzi gdzieś tam sobie ponoszę w głowie, aż w końcu pojadę i zrobię. Czyli innymi słowy odpowiedziałeś na pytanie, że tylko pomysł na tą książkę powstał na razie? <laughs> Nie, chyba na poprzednią bardziej. Nie, no, bo poprzednia była o kucharzach dyktatorów tak. i to raczej było na trzeźwo. Mhm. Tam to było W takim natrzeźwo. sensie, że ten pomysł, bo to też jest proces, że znaczy, ta, ta idea już, że już wiesz konkretnie o czym jest ta książka, to jest, wiesz, to jest czasami coś tam memle w głowie przez, przez wiele miesięcy albo nawet i lat. I ci kucharze dyktatorów, tak naprawdę ja o kucharzach chciałem coś zrobić, bo sam prawie zostałem kucharzem, że zostałem kucharzem. Zrobiłem taką błyskowiczną karierę w Kopenhadze kiedyś. I to w dobrych restauracjach chodziło, mm -hmm. ale z gościa, który zmywał garnki w restauracji meksykańskiej. W 8 miesięcy doszedłem do stanowiska wiceszefa kuchni, już w innej restauracji, i to no, to taki wcale niezłej. Witam gościem pewnie Czesław Mozil był. Nie, ale na przykład była u nas księżniczka duńska kiedyś. Albo by To nie były rewiry. Nie były Wania, rewiry, rewiry Czesława. No ja przynajmniej nie, myślę, że go bym go wtedy nie rozpoznał. Wtedy hmm. bardziej tam był ten kopenhaski no Czyli Ale i to i duży talent. Czyli ty jesteś człowiek wielu talentów. No, bo żeby tak szybko awansować na. Myślę, ja po prostu byłem tanim pracownikiem, nie? To by, myśmy dopiero co weszli do Unii Europejskiej. Ja tam pracowałem tak trochę półlegalnie, znaczy byłem zatrudniony na jakiejś części etatu. To zdaje się, że w gastronomiach w wielu krajach tak wygląda, że się zatrudnia pracownika, tam mu się daje jedną szesnastą czy jedną ósmą i to jest ta część legalna, a całą resztę dostaje pod stołem i. i to, to był dopiero pierwszy moment, jak tutaj pracownicy z naszej części Europy zaczynali płynąć do Danii i oni byli w szoku, że nam można tak mało płacić. Mm -hmm. Więc z, to, oczywiście, no musiałem jakiś mieć talent do gotowania, ale myślę, że też ta szybka kariera była trochę oparta na tym, że byłem po prostu niedrogim. A mm -hmm. dla mnie to był worek pieniędzy, dla mnie te korony duńskie, to. Niedrogie Ja, ja, ja zarabiałem. Moja mama nauczycielka zarabia. W miesiąc tyle, ile ja tam w 4, 4 czy 5 dni, a dla nich to i tak było tanio. No i w każdym razie ten pomysł na książkę o dyktatorach zaczął się już rodzić gdzieś tam, bo. Jak zobaczyłeś księżniczkę. Nie jak pracowałem z kucharzem jeszcze w tej restauracji meksykańskiej, który twierdził, że był Irakijczykiem i twierdził, w ogóle. Irakijczyk w Meksykanie. Meksykańska restauracja, Kopenhaga, Irakijczyk, kucharz. Dobry miks. No. Polak, Polak. Ale to był bardziej Kurd czy bardziej Arab? To był Kurd, ale twierdził, uh -huh. że pracował dla Sadama Husajna, że pracował w pałacu Sadama Husajna kurt? i że później musiał. Tak, tak, o dziwo. Uh -huh. To jest akurat rzecz, którą później potwierdziłem, że Sadam miał Kurdów. Uh -huh. W, w obsłudze. Natomiast wtedy, jak on mi powiedział o tym, że pracował dla Saddama, to było takie, kurczę, jakie to musiało być ciekawe. Nie wiem, czy ten gość ściemnia, czy to jest prawda, ale jakie to musiało być niesamowite, to pracowanie dla Saddama. Mhm. On się tak, tak jak próbowałem podpytywać, on się zawsze zasłają, że to jest tajemnica. I tell you, they gonna kill me, I cannot you. I, i, I to były takie rozmowy, ale gdzieś, kurczę, ta, ta perspektywa, że ktoś na świecie gotował dla Saddama Husseina mi została i chciałem kiedyś w życiu pojechać i to sprawdzić, kto naprawdę gotował dla tego Saddama. No oczywiście nie był to ten gość, nie, bo potem wiele lat później pojechałem, sprawdziłem, znalazłem prawdziwego kucharza Saddama, powiedziałem mu o tym moim koledze z Kopenhagi, to się zaczął śmiać. Nie? To w ogóle nie był ten koleżka, natomiast... Nieważne, natomiast, to nie było ważne. Siła <laughs> opowieści była na tyle... No i wróciłem do tematu po 12 latach. Nie? Znaczy, 12, jak miałem 24 czy 5 lat w Kopenhadze, pomyślałem, że kiedyś bym chciał to sprawdzić, a zacząłem sprawdzać, jak miałem 35 albo 6. Ale ty byłeś takim wiceszefem wtedy w tej Kopenhadze, co już wydawał tylko polecenia, czy tak? Czy ku... Nie, takim, który miał największy zapierdziel. A, znaczy czyli szef, wydawał, szef wydawał polecenia, miał trzech pracowników, z czego mm -hmm. ja byłem wiceszefem, czyli układałem shifty, mówiłem kto kiedy ma przyjść, mm -hmm. y, układałem grafik pracy, y, zam jakby z składałem zamówienia na zakupy, ale trwało to wszystko miesiąc. W, tylko, Ale praktyka bo... kucharzenia też była. Była. Miałeś jakiś była, swój była, specjał ta, ta, pewnie, że on, ta, ten ta, z Polski. Myśmy, myśmy się specjalizowali, specjalizowali w branczach yy, i ja tam bajgle jakieś robiłem swoje. Tam już w którymś momencie to już zaczęły być bajgle takie autorskie z jakimiś serami, baj, Bajgle trzy sery na przykład. Mhm. Bo wtedy <laughs> czasy studenckie miałem pizzę ulubioną. Trzy sery, i sobie pomyślałem, że będziemy robić bajgle trzy sery, i to w ogóle jakoś chwyciło, i, i, i ten bajgle się dobrze rozchodził. Ale poczekaj, Ale... To, to jest niesamowite, to jednak łączycie coś z Czesławem Mozilem, albo może klimat Kopenhagi taki bo? jest, bo Czesław nam opowiadał, że jak pracował w duńskim McDonaldzie, to też miał pomysły, które wykraczały poza tematy McDonalda i próbował robić hamburgery wege na przykład, wiesz, albo hamburgery z trzy większą sery. ilością Ham sałaty. Hamburgery trzy sery. Więc coś, coś jest na rzeczy. No, tak. i ja, ta praca była trochę na pewno bardziej skomplikowana niż praca w maku. A z drugiej strony, to było tak, że ja już zacząłem się w tej Kopenhadze urządzać i wsiadłem na prom przypłynąłem do Polski, żeby zebrać swój cały dobytek, czy tam pewnie bym go wtedy spakował w dwie walizki, ale żeby już w tej Kopenhadze wynająć mieszkanie, zacząć tam mieszkać, zacząć tam żyć. Tylko tak się zdarzyło, że przypłynąłem do Polski, byłem raptem tydzień w Warszawie i przez ten tydzień dostałem pracę w Gazecie Wyborczej, która gdzieś tam na, na, no, tak. w moich marzeniach wówczesnych była bardzo wysoko, na topie, że ja kiedyś będę pracował w Wyborczej. No i już do tej Kopenhagi nigdy nie wróciłem, ale wie, wiecie, że w Kopenhadze jest ta najlepsza restauracja na świecie, Noma. No to jeden z moich kolegów, jeden z gości, z którymi pracowałem wtedy w tej mm. Kopenhadze, dzisiaj pracuje w Nomie. Zobaczyłście mi... piękną karierę. No w, wiesz, to są takie alternatywne historie życia. Co mm. by było gdyby? Co by było, gdybym wtedy to była historia na no rauszu, bo ja na rauszu wpadłem na kolegę, który po studiach się zaczepił w wyborczej. on mi powiedział, że, że jest taka możliwość, powiedział mi, jak to zrobić. I gdybym na niego wtedy na tym rauszu nie to może gdzieś gdzieś tam kucharzu w Kopenhadze mogłoby tak No być. ale nie rozmawialibyśmy pewnie wtedy. A może nie byśmy rozmawiali z jakimś, właśnie, wie, z jakimś tutaj po prostu tematach, tak? z jakimś po prostu szefem kuchni jakiejś w restauracji. A wtedy w Wyborczej Byglu, byłeś 3, sery, najmłodszy zaczynalibyśmy chyba w od W dużym formacie byłem najmłodszy, najmłodszy miał zespole, 25 no lat, byłem takim wiesz, dzieciaczkiem. Trafiłem do, do dużego formatu, gdzie tam wiesz, wszystkie Hugo Badery, Szczygły, Tochmany, mm -hmm. no, bogowie moi. A ja tutaj taki dzień dobry, dzień dobry. Bałem no. się odezwać, że ja przez pierwszy rok chodziłem na kolegia. Właśnie przyjechałem z Kopenhagi. Taki, mm -hmm. no, to, to wyglądało, teraz miałem spotkanie promujące książkę. Mariusz Szczygieł je prowadził. I ja na tym spotkaniu mówię: kurczę Mariusz, wyobraź sobie, że ja jeszcze w listopadzie kucharzyłem w Kopenhadze, a już w styczniu. Pisałem teksty i ty je czytałeś. No to w ogóle jakiś taki kurde przeskok. Bo kiedyś tak jakoś szybko się wszystko działo, jak sobie tak pomyślę czasami. Ile w trzy miesiące mogło się wydarzyć, a teraz. To Bo to tak były dzikie jest. czasy transformacji tak jest. to raz, A dwa byłeś młody, i wtedy wszystko się Wszystko aktywnie, szybciej, dynamicznie. Tak. A dopiero potem tak zwalniał. Nie? <laughs> nie, ale a propos właśnie nie zwalniania i a propos moich ulubionych wątków alkoholowych. No, no, przepraszam. <laughs> nie, 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 Zdrzemnąć też. Dlaczego nie? Zastanawiam się, akurat jeżeli chodzi o książkę Rosja od kuchni, to jak często w trakcie pracy nad tą książką miałeś kaca? Mm. I drugie ja pytanie, sobie... jakby podpytanie. Czy to jest pytanie o wątrobę autora. Wątrobę autora, bo bardzo no, dbamy i... o nią. I drugie podpytanie, przy którym z tych 18 rozdziałów, 18 talerzy najbardziej się natrudziłeś w tym względzie? Wątrobę do takiego tematu, jak Rosja od kuchni, to trzeba wozić zapasową. To mm. po prostu trzeba kupić wątrobę w sklepie z wątrobami, włożyć ją w termos i inaczej nie ma co zaczynać. I mieć ją zawsze przy sobie. I to też nie, nie chcę tutaj popadać w taki stereotyp, że wszyscy Rosjanie strasznie chleją i, i tam wódka się leje. I się nie da, no tak. I się wódka leje strumieniami, bo oczywiście nie wszyscy. I niekoniecznie strumieniami, niekoniecznie wiadrami, ale akurat ci, z którymi ja musiałem porozmawiać, to rzeczywiście ten alkohol otwiera nie? I, i, i tam jest trochę taki klimat e, wesela na Podlasiu, jakkolwiek by to brzmiało, że e, no, no, żeby, żeby z wódki do niektórych ludzi lepiej nie podchodzić, można podejść, ale, ale z wódką lepiej po prostu. No i druga część pytania. Jest taka fantastyczna postać w tej książce, kucharz, który gotował 30 lat na Kremlu, pan Wiktor Białajew, który zaczynał jako taki młody, 18-letni kucharczyk od dobierania marchewki, ziemniaków i podawania starszym kucharzom, a kończył pracę za Władimira Putina jako szef wszystkich kuchni kremlowskich, odpowiedzialny za wszystko, co na stole i prezydenta i jego gości w stołówkach kremlowskich itd. No i z panem Białajewem, żeśmy dużo takich rozmów nad riumeczko i nad, mm -hmm. nad kielonkiem od, od, odbyli. I rzeczywiście z nim mam poczucie, że też trudno by się rozmawiało inaczej. I że ta wątroba się dodatkowa z nim przydała. No ale wątroba się na szczęście regeneruje też szybko, nie? I ta dodatkowa, i ta prawdziwa. I, i, I on był, no to jest to pokolenie, to są ci ludzie, z którymi tak się rozmawia najlepiej. I tam też trochę funkcjonuje coś takiego, że jak nie pijesz, to jesteś taki trochę podejrzany, nie? Że, Kablujesz. Że coś, coś jest z tobą nie tak. Jak jesteś Ale... muzyk, powinien się napić od czasu do czasu. No tak, nie ma w tym nic złego. Wiktor no Białajew poza tym wraca w tej książce i wraca, więc ja właśnie zrozumiałem, tak myślałem, że to właśnie z nim. Miałeś e, używanie tej wątpliwości. nie tylko pili i rozmawiali, ale też gotowali. Gotowaliśmy. On mnie tam uczył smażyć bliny, po, 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 pokazywał mi. On mnie nauczył jednej niesamowitej rzeczy, i to jest w książce opisane bardzo ze szczegółami, ale mówiąc w skrócie. E, opowiadał mi, jak e, nigdy nie wychodziło mu ciasto drożdżowe, aż kiedyś zdarzyło się tak, że pracował razem z kucharzem Stalina. No to w ogóle jakaś niesamowita historia, bo Białajew był wtedy kucharzem Gorbaczowa, ale został wysłany do jakiejś specjalnej pracy i tam do pomocy dano mu starszego kucharza, już takiego dosyć mocno za, za, zaawansowanego wiekiem i okazało się po kilku dniach wspólnej pracy, że to jest dawny kucharz Stalina. I oni spędzili jakiś niesamowity tydzień razem, gdzie on go uczył wielu rzeczy, wielu trików kucharskich i białej. Mówi, że to był pierwszy takiego prawdziwy nauczyciel zawodu. I między innymi ten kucharz Stalina nauczył go jak, co zrobić, żeby ciasto drożdżowe nie opadało. No i mówi, nauczył go śpiewać do ciasta drożdżowego. I to jest coś, to jest jakaś tak, taka historia, w której dla mnie się zawiera cała ta książka, że, że, że jest, i, I delikatność się miesza z brutalnością, że, że z jednej strony mamy tego Stalina, no, mordercę kata, człowieka, który po prostu miliony ludzi z zimną krwią wymordował, którego kucharz w tym samym czasie po prostu śpiewał do ciasta drożdżowego, żeby wyrosło. No. Śpiewasz dzisiaj do ciasta? Dawno nie robiłem, ale, ale tak, ale, się, ale jak robiłem, to śpiewałem, bo o tym, co mi Białajew powiedział i ona rzeczywiście, ta teoria za tym stojąca jest taka, że drożdże to są żywe organizmy i one są jakby na tyle rozwinięte, że potrafią wyczuć ludzki nastrój człowieka i wyczuwają go i jak człowiek podchodzi zestresowany, uważa, że mu te drożdże nie wyjdą, nie wyrosną, ciasto mu klapnie, to klapną. Nie? Jak podchodzisz do drożdży, myślisz, że klapną, to klapną, ale drożdże są żywe, ale też są głupie. I jak można ją oszukać? Można ten dobry nastrój udawać. Można po prostu im śpiewać, mówić do nich głupia, Głupie, głosy. ale nie głuche. I jak się im śpiewa, to one wtedy rosną i wtedy jest pięknie, nie? to jest pięknie. I to taka staram się, żeby była ta książka. Zresztą jak mi Białajev opowiedział tą historię, jak kucharz Stalina uczył śpiewać dla ciasta drożdżowego, to pomyślałem, że chciałbym, żeby taka była ta książka, żeby to. Żeby takim była slalomem między tym okrucieństwem mhm. a czułością. Taka jest Rosja, taką, taką Rosję poznałem okrutną i czułą jednocześnie, że, że ona tak jest, że jedną ręką obejmuje, a drugą poddusza. Mhm. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to nie jest tak, że Witold yy, śpiewa tylko do ciasta drożdżowego. Ja <grym> widziałem, jak Witold śpiewa, zaopiekuj się mną, rezerwatu. I a, I to poszło. Tak, ale to Insta Story, to był kupa. miałem no, no, ale miałem dużo śpiewanie takie mieście. było. Ciasta nie widziałem, drożdże, drożdże nie rosły. Albo może no, gdzieś to, urosły. Pytanie, no. czy ty jest, jesteś atrakcją towarzyską? No bo kupaś, przychodzę, przychodzę, jak przychodzę na imprezę i Śpiewają No wszystko, wiesz. Śpiewa, śpiewa pije, gotuje. Krawaty wiąże. Idealnie. <laughs> jesteśmy bardzo, wiesz, uprzywilejowani. Uprzywi... Utrzy, Utrzy, jeszcze i... Tak, tak. tak, tak. To, to jest. Niestety się... nie mamy tu kuchni, ale to jesteśmy nieprzygotowani, bo powinniśmy. Kuchni tak, mój że, mój. że rozmawiamy jednak z atrakcją towarzyską, tak nam się wydaje. No. Ale ty... może ty tego tak nie widzisz. Jak to jest? Że, co, że, że, by, że jesteś wiem, specjalnie zapraszany, żebym żebyś, śpiewał do ciasta, dobrze? Tak, życia, żebyś tak. śpiewał na przykład kogoś do ciasta. Popisana. Albo na przykład witek, byłem przyjdź kiedyś... do nas i wiesz, zrób to, co jedli z, carowie. Zdarzyło mi się dwa razy, że byłem gdzieś zaproszony po to, żeby ugotować zupę z rybną Sadama Huseina. Mhm. Gotowem ją na przykład w telewizji śniadaniowej na Słowacji, tam taki kącik kulinarny. I w Polsce się tego nie odważyłem zrobić, bo, bo jednak, wiecie, to jest, ta granica jest bardzo cienka tak. między tym okrucieństwem a czułością, i to też już po tej granicy się poruszałem, też pisząc książkę o kucharzach dyktatorów. Gdzie z jednej strony dyktatorzy byli okrutni, a z drugiej strony ci kucharze im trochę matkowali i, i koili ich dyktatorskie nerwy. I w Polsce no, bardzo długo się zastanawiałem, czy, czy ja mogę te przepisy robić, czy, czy to jest w porządku gotować przepisy z kuchni dyktatorów. Aż w końcu miałem takie spotkanie autorskie w Gdyni, na którym pan, zresztą dawny kucharz. Z, Chyba z Batorego, ale nie chcę, że taki starszy kucharz, mm -hmm. z, który gotował na pewno na dużych statkach. Wydaje mi się, że jeszcze na Batorem, ale może się mylę. Nie pamiętam, kiedy Batory skończył pływać. W każdym razie ja opowiadałem na scenie o Saddamie Husajnie, o wszystkich dyktatorach, o ich smakach, a on gotował zupę. I dopiero tam do mnie dotarło jakie to niesamowite wrażenie bo ludzie odbierają tą opowieść jeszcze jednym zmysłem dodatkowym. Mm -hmm. Oni nie tylko słyszą, oni nie tylko widzą, ale też smak. czują zapach i ta historia jeszcze działa no dodatkowo mocniej i, i od tamtych pory nie mam takich wątpliwości i no i tak, no i zdarza się, zdarza się, że gdzieś tam, to jest teraz moja zupa popisowa, nie jest już tylko zupą Sadama Husajna, ale jest też moja, w ogóle bardzo ciekawa zupa, bo, bo to jest zupa, to nie jest jakaś zupa typowa dla Iraku, tylko to była zupa typowa dla rodziny Husseinów. To się robiło tylko u nich w domu, to jest zupa z takiej ryby, która w Iraku się nazywa gatan, to jest gatunek endemiczny, występuje tylko w rzece Tygrys, ale można ją zastąpić jakąś tłustą rybą, karpiem, łososiem, plus rodzynki, migdały, morele, trochę innych rzeczy, kłada się to warstwami. Zarąbista zupa, na którą którą zawsze, jak przychodził nowy kucharz do kuchni Sadama Husajna, to specjalnie schodziła żona Sadama, żeby nauczyć go prawidłowo wykonać taką zupę, a ten kucharz wiele lat później nauczył robić tą zupę mnie. No, aż mi się, aż, 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 aż bym zjadł. Tak, od razu wszyscy głodni. Czyli teraz, jak ktoś chciałby taką zupę Sadama Husajna sobie jak nakarmić zjeść wieczora, w domu, to warto to cię zaprosić. Tak, ale tam jest cały przepis dokładnie, jak dokładnie te warstwy układać, żeby to wyszło. Ale to się I... nie liczy, jak ty ugotujesz i zrobisz, to wiesz, to jest, no to... To jest atrakcja. Czy ty... Umówmy się na następną rozmowę, przy jakąś kuchenkę tutaj zorganizujmy. Wychodzi, wychodzi. Świetny, wychodzi świetny plan. plan. Nikt, się jeszcze, nikt się jeszcze nie skarżył, nikt się nie pochorował. W telewizji słowackiej śniadaniowej, Halo Rano się to nazywało, zjedli prowadzący na wizji, chwalili. My będziemy chcieli porozmawiać też, bo od razu przyszło mi do głowy pytanie, czy ty nie myślałeś o tym, żeby otworzyć restaurację z kuchnią dyktatorów? I wtedy byś spieniężył te swoje wspaniałe teksty, Dodatkowo. Wiesz co? Żebym sam otwierał restaurację, to nie myślałem, bo yy, uczenie się teraz gastronomii. Yy, Ty już masz doświadczenie z Kopenhagi. No wiesz, ale czym innym jest to, że gotowałeś, a czym innym jest otwieranie restauracji, zatrudnianie ludzi, wiesz, ogarnianie tego łańcucha dostaw, tam, ogarnięcie tego wszystkiego. No, gastronomia to taki trochę dziki zachód w Polsce cały czas, nie? Znaczy, To się zmienia, ale chyba wciąż dziki zachód. Natomiast. Nie miałem czasu się tym zająć, ale wydaje mi się, że fajnie by było kiedyś pogadać z jakąś restauracją, żeby włączyła część tych przepisów, jako takie przepisy, z, konkretnie z tych książek, do menu. No ale to jeszcze przede mną. Ale wydaje mi się, że to byłby fajny pomysł. No, to że byłby to by, świetny że to pomysł. By było... Że to by dobrze robiło, przepraszam, i książce, i tej restauracji, no bo te książki, no jednak, one, one budzą zainteresowanie. A, a z drugiej strony, w, myślę, że wiele ludzi czytając miałoby ochotę spróbować, jak to dokładnie powinno smakować. I to niekoniecznie musiałaby być restauracja w Polsce. Ha, no to proponuj, to już. To już rzuca, rzucaj nazwę <laughs> kraja. no wiesz, no. <laughs> Tam jest, o Jezu, tam teraz założyć restaurację i się z tym przebić. Nie wyobrażam sobie tego. Ale to jest pomysł, żeby się przebić. Sobie tego. Nie, jak byłem tam te 15 lat temu, to się dopiero zaczynał taki vibe na, na tą miejscową gastronomię. Pamiętam, że no, ja pracowałem też, no, ja nie przypadkiem trafiłem w Kopenhadze do restauracji, ja pracowałem też w Warszawie y, y, mm -hmm. wcześniej jako kelner. A gdzie w dokładnie? Kilku, na przykład w naleśnikarni bednarskiej, która się nazywała Manufaktura. Nie wiem, mm czy -hmm. kojarzycie takie no miejsce. No, 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 to takie pierwsze naleśniki francuskie. Pamiętam, byłem. No, to ja tam kelnerowałem przez półtora roku. Może się no, widzieliśmy. Może się obsługiwałem. Kiedyś tam facetowi wylałem zupę pomidorową na białe spodnie i to nie jeszcze miał. wyciągnąłem z tego na piwek. <laughs> <laughs> Zdolna bestia. <laughs> musiało, musiało mi wychodzić to kelnerowanie. Pamiętam, pamiętam. Bardzo zimno tam było, tak pamiętam. No, o, tak. tak w, w Suterenie takiej tak. trochę, nie, ale, ale przy, przyjemne miejsce. I pamiętam, że, że ta Kopenhaga już wtedy wyprzedzała nas dosyć mocno gastronomicznie, na przykład my mieliśmy w tej restauracji 20 zdjęć za barem i to byli najważniejsi, nie wszyscy, ale najważniejsi krytycy kulinarni, I żeby wszystkie kelnerki były gotowe, jeżeli któryś z tych łbów przyjdzie, to, żeby powiedzieć na kuchnię, żebyśmy się tam specjalnie postarali, no bo jak krytyk kulinarny, to wiadomo, nie no można tak. jakiegoś tam barachłamu podać, tylko trzeba się trochę postarać. Okej, okay, wtedy no to zdję zdjęcie numer sześć. W Polsce, było tylko, w Polsce było tylko Maciej Nowak wtedy, nie? A mhm. tam już wtedy ważniejszych było 20. więc cały ten, ten światek krytyków kulinarnych musiał, musiał ich być dużo dużo więcej. Ale ten pomysł na restaurację naprawdę, zazdroszczę zazdroszczę Tobie, że ty wymyśliłeś Zaz coś zazdrość takiego. Zazdrość Witkowi. Witkowi, zazdroszczę, że zaraz będzie ale wiecie, szefem ale to, no tej no restauracji. No tak, by Znakomita. Wiecie, jak to jest z restauracjami? No to, to by było, powiedzmy, że to by było w stanie przyciągnąć klientów tam na 2 trzy miesiące. By było coś nowego. I, I by przyszli spróbować, ale potem no, musisz cały czas pracować nad tą bazą klientów, nie? Wydaje mi się, że. albo masz Ale takie, u Ciebie, albo masz słuchaj, w miejsce... Twoich książkach jest już tyle przepisów i, i tyle opowieści z nimi związanych, że to na co najmniej rok starczy. Nie no, dobre menu poza tym, wiesz. Gastronomia ty ta... to jest trudny. Biznes. Tylko tutaj no. mamy ile tych talerzy, 18, 18, tak. no ale. Tak jak opowiadasz o kurczaku tam w tym w sosie wiśniowym, to wiesz. Uważam, że jeżeli tutaj będzie słychać jakiś restaurator i, i to mu to pachnie sukcesem, moim zdaniem pachnie, na przykład w tej zupie, to, to niech się zgłosi i pogadajmy, ale wiecie, tu jest na przykład przepis na pierwszy barsz w kosmosie. I to autentycznie, dwa lata szukany, kucharka, która gotowała dla wszystkich kosmonautów, jest to naprawdę pierwsze, pierwsze jedzenie w ogóle, które było w kosmosie. W ogóle, moim, no zdaniem, moim zdaniem, wokół tego można naprawdę rozkręcić mm -hmm. No może, zainteres można, zainteresowanie. Tak. I nie, niekoniecznie musisz być właścicielem, niekoniecznie musisz tam być kucharzem, ale koniecznie to muszą być przepisy przez ciebie sprawdzone, no bo inaczej to znaczy te potrawy. Pod, pod twoją, twoją opieką ja i sprawdzony. Powiem, bo jest inaczej każdy, to... Z każdego talerza, tak. przynajmniej jedną łyżkę tak muszę jest. wyjeść, spróbować, czy jest dobrze, czy ziemniaki się dogotowały no, i tak dalej, no, absolutnie. No, ale nie tam jeszcze są, wiesz, no jakieś właśnie kotlety mikojanowskie, lody z chleba borodinowskiego. To przecież brzmi jak sukces. No, tam, są, tam jest dużo ciekawe. Tort, bryza morska, bliny my... Wiktora Biała Indyk w się... Pigwie, no wiesz. Indyk no... w Pigwie to z konferencji w Jałcie. To w ogóle konferencja, która była majstersztykiem. No, jesiotr w sosie z szampana. Tam jest kilka przepisów, i to od dziwo, wszystko to można zrobić w domu. Śledzie po Kerczeńsku, bo... kraby śledzia, śledzia Kerczeńskiego. Śledzia kerczeńskiego, no kerczeńskiego nie kupisz w Polsce, no kup bo to jest taki oddzielny gatunek, który uwielbiał Stalin, a które tylko w Zatoce Kerczeńskiej występują, ale już jesiotra, bez Problemu się w Polsce kupi, bo się, się je, hoduje, bo się je tak? hoduje. Sos z szampana bardzo łatwo można zrobić samemu. No Trzeba trochę zainwestować w taką potrawę, ale jak się na przykład chce na kimś zrobić wrażenie, tak jak Stalin chciał zrobić wrażenie na gościach konferencji w Jałcie, których karmił tym miesiotrem w sosie z szampana, to uważam, że to jest idealna potrawa do tego. Nie, to brzmi jak sukces, naprawdę. Tak. A jak smakuje mięso niedźwiedzia? Jakby bo powiedział, jak powiedział Borat, great success. <gryst> great jest success. Pisany. I w ogóle my żadnych kredytów nawet. Żadnych, Wiesz, absolutnie. co niedźwiedzia? Głupio mi się nie przyznać. Nie wiem, czy jadłeś głupio... mięso z niedźwiedzia tańczącego, czy nie. Głupio ale... mi się przyznać, ale nie spróbowałem. A jednak nie spróbowałeś. Z tego powodu, że znaczy, częstował. Znaczy, nie spróbowałem stańczącego, a głupio <gryst> mi się przyznać, że w ogóle to spróbowałem. <gryst> Aha. Poczęstował mnie nim Wiktor Białajew, który ma lodówkę pełną jakichś takich niezwykłych rzeczy. Ma tam. Mięso z łosia, ma rybę tego boksuna, o którym on opowiada mhm. w książce, że to jest taka ryba, którą właściwie zaraz po złowieniu można na surowo jeść łyżką, prawie nie ma ości, jest przepyszna. I ona, no, on zna kucharzy z całej Rosji, oni mu te rzeczy podsyłają. I dostał też z kamczatki e, fragmenty, kawałki łap niedźwiedzia. No i spróbowałem tego. Nie wiem, tego się nie da do niczego porównać. No. Nie, nie mogę powiedzieć. – Że smakuje jak kurczak. – Że smakuje jak co, cokolwiek. No, tak, jak, nie wiem, tak jak mięso łosia. Nie wiem, nie wiem, do czego bym mógł porównać łosia nie? Czy, czy, czy dzika. No, smakuje no po prostu jak mięso niedźwiedzia. Zrobiłem to raz w życiu. Więcej nie zamierzam, ale... – Czyli nie, nie było powalające. – Wiesz co, było powalające tylko tych niedźwiedzi, Miszko. Hmm. Ja, ja rozumiem, że na Kamczatce jest ich od cholery i to, im to nie robi różnicy, ale jednak ja, ja jakoś mam dużo miejsca w sercu dla niedźwiedzi. Hmm. I było to. No, chciałem spróbować, ale od razu wiedziałem, że to jest raz w życiu. Mm -hmm. A ta zupa z igieł sosnowych, kory, szyszek. No, tego akurat nie próbowałem. No właśnie. Tego akurat jest... nie próbowałem, ale, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli wielki głód, którzy te rzeczy jedli. I dlatego nie próbowałeś? Eee, no, dzisiaj nikt tego nie, nie, zręcznie nie robi. było by, Można by było zrobić Niezręcznie no, nie byłoby no. mi prosić panie, które przeżyły wielki głód, żeby mi coś takiego tak. ugotowały. A z drugiej strony, czy ja sam bym to zrobił tak jak, tak jak trzeba? Nie wiem. No bo ta, ta akcja brukselska, nazwijmy to naprawdę. Mocna rzecz. No, ty mówisz, mówisz o tej akcji, gdzie, gdzie ukraińscy studenci wynajęli food trucka no tak. i zawsze na rocznicę Wielkiego Głodu w różnych miastach Europy, tak kiedyś w Brukseli, a kiedyś też w Paryżu, ten food truck też całą Ukrainę objeździł, serwowali dania z Wielkiego Głodu. I to no, akcja, która rzeczywiście, no, czym innym jest mówienie, że 6 milionów ludzi zagłodzono, a czym innym jest pokazanie, co ludzie jedli w tym czasie, jak to smakowało, jak to wyglądało. No, opowieści z Wielkiego Głodu są przerażające. Myślę, że to wciąż takie, wciąż te głody zrobione przez Stalina świadomie przecież. On, on w ten sposób łamał charaktery ludziom. On w ten sposób, no, Ukraina się zawsze buntowała przeciwko władzy radzieckiej, tam wybuchały powstania chłopskie, tam ludzie się nie, nie chcieli godzić na kolektywizację. No to Stalin dowalił taki głód, że do dzisiaj się z tego zbierają. Podobnie było w Kazachstanie, podobnie było w Mołdawii, podobnie było w samej Rosji. No przecież na przywożu to nawet nie Stalin, to, to jeszcze Lenin zaczął y, ludzi głodzić, żeby ich podporządkować, a Stalin później tylko ten pomysł rozwinął. No to bardzo poruszająca historia w ogóle, zresztą dużo. Wiele jest, jest poruszających dużo, tak. historii w tej, w tej książce, tak. E... Śmieszną i straszną. No. Tak. Ja, ja bym wrócił trochę na chwilę tylko do tej restauracji, to znaczy ta, ta restauracja pod dyktatorem czy jakkolwiek. Coś mi się wydaje, że ty chcesz mieć jakiś interes wspólny. Zaproponę. Nie, ale, tak, po... razem ale chcę porozmawiać o Kasie. Chcę porozmawiać o Kasie. Dlaczego, o kasie. Bo, najpierw porozmawiajcie bo, o Kasie. Tak, bo, bo zastanawiamy się jak to jest. Czy... Bo wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, jak wyglądają polskie media, jak ciężko się zarabia w polskich mediach, robiąc rzeczy wartościowe. I zastanawiamy się, czy autor, który zdobywa międzynarodowe nagrody i sprzedaje książki na całym świecie, już nie musi się martwić o to, o co martwią się no, większość pracowników mediów w Polsce, większość ludzi piszących w Polsce czyli o pieniądze. Znaczy, czy czy, czy dajesz Często sobie razy, radę? Czy, da, czy, czy dajesz sobie radę? Mamy nadzieję, że bardzo dobrze dajesz sobie radę. Wiesz co, to jest tak, że, że w ogóle uważam, że takie życie, jak ja prowadzę, czyli że jestem się w stanie odpukać, bo yy, ale na ten moment jestem się w stanie utrzymać z pisania książek plus scenariuszy, czyli jestem tak naprawdę w stanie żyć ze swojej pasji, bo ja uwielbiam to, co robię, uwielbiam te podróże, wywiady, spotykanie się z tymi ludźmi, to gotowanie wspólne yy, i samo to już jest wielkim przywilejem, nie jest to jakieś życie milionera, ani, ani człowieka, który tam ma jacht, już nie mówię na Hawajach, ale choćby na Mazurach. Ale powinno. No nie, no, wiesz, cieszyłbym się. Ale też. Ale to, co chyba jest najgorsze, to że każda książka to jest od nowa ten sam stres, że, wiesz, że, że nie masz takiej pewności, że już doszedłeś, ileś tych książek wypuściłeś, i właściwie powinieneś już trochę. Nie chcesz, żeby to źle zabrzmiało, ale że trochę już, chociaż część w tym jest takiego odcinania kuponów, nie? że już Cię ileś tam ludzi kojarzy, że już jakąś sprzedaż możesz się spodziewać, przynajmniej, że jak wydasz książkę, to coś z tego będzie. Ja cały czas z każdą książką mam wrażenie, tak jakbym książkę wydawał po raz pierwszy. Ale to dobrze, wiesz, bo, to, bo to brzmi wiem, jak rutyna, jakbyś już tak no, wiesz. O, nie no, wiem. Ale to nie chodzi o rutynę, tylko chodzi o jakieś takie, że, że masz poczucie, że skoro robisz coś od 15 lat. Wydaje się, że robisz to w miarę dobrze. Ludzie, raczej masz dobry, dobry feedback od ludzi. Zresztą te książki się sprzedają do 30 krajów na 4 kontynenty. Sprzedają się na praktycznie każdą książkę oprócz jednej, czyli 6 książek sprzedałem na scenariusze, powstają filmy. No więc jakoś to robisz, no w miarę to, że miosło opanowałeś, to fajnie było mieć takie poczucie, wiesz, które w Polsce ma kafelkarz tynkarz, murarz, murarz o to pytam. że że zbudowałeś sobie w swojej dziedzinie na tyle solidną, solidną markę że się nie musisz martwić o takie bazowe rzeczy a ja z każdą książką to zmartwienie powraca wiesz że ona się sprzeda na tyle żeby się choćby zwróciło zwróciły moje no to moje rzeczy są drogie nie? Drogi. tutaj objechanie pięciu czy sześciu krajów samoloty, tłumacz, archiwista. Yy, no, A ja, ja prawdziwe... researcherzy, których musisz zatrudniać no, tam ja, na miejscu, no ja, ja, przecież ja to nie jest tak, że... No, no właśnie. Ja płacę tym wszystkim ludziom. Wątroba, alkohol, Ja naprawdę no, za każdym razem hmm. się zastanawiam, czy to się zwróci. Do, do tej pory się zwraca, ale ale, ale nie mam takiego poczucia, że, że ta baza jest już tak solidnie nabudowana. Nie? Że, że ja już po prostu mam dom i sad i, i jacht. Nie, cały czas, cały czas jestem w fazie no, takiego niepokoju, co to będzie. Też, on jest oczywiście, to jest taki bardzo twórczy i kreatywny niepokój. Tak? On, właśnie, on mi każe próbować coraz to nowych rzeczy, on mi każe. On mnie popycha do rozwoju i tak dalej, sprawia, że nie osiadam w miejscu, ale no, bo odpowiadając jednym zdaniem na to pytanie, to powiem, że łatwo nie jest. Tego, że, się, tego że, się niestety że, spodziewałem. Że te, że te sprzedaże zagraniczne, te sprzedaże filmów, oczywiście to nie przeszkadza, wręcz to bardzo pomaga, ale, ale i tak łatwo nie jest. Bo kiedy czytam, to po prostu widzę te uciekające z konta… No widzę, wiesz, no bo… Mniej więcej jakiś tam warsztat mam, więc żeby zdobyć te informacje, dotrzeć do tych ludzi, to sobie tak Słuchajcie, się zastanawiam, ja na, ja na same... czy zaliczka ci wystarcza, bo, bo chyba na pewno nie. nie, nie. Słuchajcie, na same, na, same te, na same książki, które są w bibliografii, ja do tej książki, u mnie zawsze bibliografia w książce zajmuje od 5 do 10 stron, bo ja bardzo dużo czytam. Bardzo się do, rzetelnie przygotowuję do wszystkich tam rozmów, spotkań. Ja na same książki, do tej, wydałem 3000 złotych, a wydawnictwa dzisiaj takie kwoty autorom proponują jako zaliczki na książki. No, ja mam trochę wyższe te zaliczki, ale, ale potem i tak bardzo dużo wydaję. I oczywiście, no, ja nie mogę teraz wyjść z pretensjami, bo to jest mój wybór, że ja piszę takie książki, że one wymagają jeżdżenia, że one wymagają spotkań z ludźmi. Natomiast ja bym powiedział, że najtrudniejsze, bo pewnie najłatwiejsze, co bym mógł zrobić, to usiąść, napisać książkę na podstawie researchu internetowego, zadzwonić do kilku osób, ubrać to trochę w jakąś kontrowersję i spróbować sprzedawać. Chyba najtrudniejsze jest to, że ja za wszelką cenę nie chcę schodzić z poziomu. Że ja chcę, żeby to naprawdę były książki na podstawie spotkań osobistych na podstawie wyjazdów, na podstawie ludzi, których spotkałem twarzą w twarz, dobrze zresearchowane, e, dobrze napisane I chyba, i chyba to, mam takie poczucie, że nie lubię tego określenia, ale że rynek książki wolałby mnie troszeczkę, no żeby było lepiej dla wszystkich, żebym ja aż tak e, na, nad tym nie pracował. A hmm. dla mnie to już na pewno. Natomiast no, ja, ja bym nie chciał tego robić, ja bym nie chciał tutaj spuszczać stonu. To my mamy pewien pomysł. Kolejny. Restauracja. Kolejny. No restauracja, restauracja wiadomo. Restauracja jest, nie, z książkami. To już jest pewne. Restauracja. restauracja ale było. tylko z twoimi książkami. By, była też taka restauracja z książkami przeciętymi. W połowie. Tak, tak pamiętam, tak, tak pizzeria Giuseppe. Tak w była, była. I to... no, wyglądało całkiem nieźle. Nie, nie, no wiesz, restauracja to już, to już jest chyba ustalone, tak, że ona zaraz powstanie no, i. Tak i, i będziecie Zapraszam, mieli. Zapraszam, będziesz naszym Be... pierwszym gościem i recenzentem. Chciałbym, żeby moje zdjęcie było <laughs> numer jeden, jakby... krytyk kulinarny, którego nikt nie zna. Ale wiesz co? Może się zastanawiałeś, wątpię, żebyś się nie zastanawiał, ale mamy pewien kolejny pomysł, tym razem reportażowo-książkowy. Czyli napisać taką książkę, ale polska od kuchni. Tak, tak. No to, to... Rozumiesz. Trochę już to jest tańsza sprawa, więc zaliczka by może starczyła. Opowieści byłyby niezłe. Nawet powiem, powiem że już nawet zacząłem. A widzisz. Ale nie będę za dużo zdradzał, ale, ale podobny koncept, czyli takie najważniejsze historyczne wydarzenia. Doszedłeś do Andrzeja Dudy i skończyła się wena. I skończył się tak. Nie, ale czekaj, bo to miało być I tak, i to, że... Doszedłem do Andrzeja Dudy i zaserwowano im budyń. to będzie budyń, na... budyń Andrzeja Dudy. Ale wiecie, ale jakby, był przepis, jakby był Aha. przepis na ulubiony budyń Andrzeja Dudy... Deser w tej restauracji. To by było dobre. Zupa kopytka, rybna Sadama. Aż ten sobie ten... zapisałem minutę, kiedy tak. o tym mówimy. No powiesz, zupa Sadama, Husajna, budyń Andrzeja, dudy wyrzucą kopytka. Stąd. będziemy żartować z pisu, to nas stąd wyrzucą. To prezydent blisko. Myślisz? Wyrzucą nas stąd, wyrzucą nas z Polski. I co wtedy? No, zamieszkamy za granicą. No i wtedy będziemy pisali o dyktatorach z Polski. Tak, bo tu zawsze jest e... inna optyka. Poznałeś kucharza dyktatora z Nowogrodzkiej? Co to za dyktator. No? Taki... Ostatnio miałem taką rozmowę, że właśnie dyktatorzy, to przynajmniej jak ich, prawdziwy dyktator władzy, to przynajmniej kurde, jakieś autostrady zbuduje jakąś infrastrukturę. Erdogan, właśnie to była rozmowa ze znajomymi turkologami, z którymi mówiliśmy, że kurczę, ten Erdogan, przynajmniej Stambuł, naprawdę po tym, jak on rządził Stambułem, to przynajmniej tam zbudował i tramwaje, i metro, i tunel pod Bosforem nie? A ten no nas, i nowy a ten, meczet gigantyczny. A ten, a ten nasz to taki jest dyktatorek. No. Nawet te dwie wieże się nie udały. Dwie wieże, no prze, przekop Mierzei Wiślanej znowu, no mur na granicy. To są takie pierdółki, no. Mogliby naprawdę, jak już kurczę, sięgają po tą władzę absolutną, to mogliby naprawdę coś zbudować, albo jakoś usprawnić komunikację, albo chociaż te PKS-y przywrócić, tak jak obiecali, nie? Pałac a Saski. To jest, a to Za jest chwilę takie... A jutro to, no, wczoraj mówiłam... ta wiadomość, że no, Pałac no, Saski będzie no, to Wiecie, Ale... taka gigantomania i takie dęcie w tą dudkę narodową, a tak naprawdę z takich realnych rzeczy, które by ludziom życie u, 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 ułatwiały, to tam nie, nic nie widzę przez te już ile, sześć lat. Czyli sugerujesz? Czyli jak już mamy mieć kurczę. nie sugeruję, że jak już sugerujesz, mamy... że na Nowogrodzkiej jest kucharzyk. Nie, na, na Nowogrodzkiej. Podobno on naprawdę zamawia jedzenie z baru, który też jest na Nowogrodzkiej. I to Kiedyś pisały o tym jakieś portale, ja myślę, że to musi być ściema, nie? Że, że przecież jak naczelnik kraju może zamawiać w takim zwykłym barze u jakiejś takiej pani Irenki. Ja a sobie potem, to wyobrażam. A potem były, jego, były zdjęcia jego chroniarza zrobione przez tabloid, gdzie, gdzie naprawdę on niesie na Nowogrodzką w takich pudłach plastikowych i to takie barwie, gdzie tam pierogi, schabowy. Pewnie pyszne, ale, ale on chyba naprawdę takie rzeczy jada. Panie Jarosławie, jak, jak nas Pan Jarosław od, na pewno słucha bo ogląda, wszystkich. Tak, jest nas jest ogląda, naszym stałym słuchaczem. To niech nam powie, co on je. No. On kiedyś w wywiadzie powiedział. Pamiętać, ci był ten taki wywiad w, w, w śniadaniówce ocieplający wizerunek. Mm -hmm. I on tam no, pierogi, I tam opowiadał, co lubi. <laughs> I on kapusta. I, I on chyba naprawdę tak jada. Chyba rzeczywiście tak jest. Jest, nie, to... nie ma w tym nic dziwnego. No, zresztą ty sam opisujesz wielokrotnie, że dyktatorzy po prostu. Kuchnia mamusi, kuchnia mamusi. Kuchnia. No, to no jest tak, jakby. Tak. Zwłaszcza, że, takie, że to jest. Te... Przy dyktatorach to się y, powtarzało, że ich w którymś momencie to bycie dyktatorem zaczyna bardzo stresować. Bo to wiecie, tu jakaś wojna, tu do ciebie próbują strzelać, tu cię chcą obalić. Tu ktoś knuje nie i to myślę, że to jest cholernie wyczerpujące, a taka kuchnia matki. Zawsze ci daj takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Mm -hmm. że ktoś się o ciebie zadbał, ktoś zatroszczył. I oni prędzej czy później wszyscy zaczynali prosić tych swoich kucharzy o takie jedzenie, jakie gotowała im mamusia. No więc całkiem niewykluczone, że to jest ten sam case. To teraz po kolei każdy o ulubionym daniu z dzieciństwa właśnie. Taki, domowego taki ogniska. od ogniska. Takie od mamusi. Ja barszcz na dudach. Łukasz. A tak szybko? No pewnie. Szybciej. Mięso w sosie chrzanowym. O, no. ozo, albo ozorek. Nie, nie, bo ja nie z tych. Nie, nie, nie. Ja borosł mojej babci, po prostu gotowany na kurczaku i wołowinie. O Jezu, jakie to dobre było. No dobra, to teraz w to takim mamy... razie, skoro tak już mhm. zrobiliśmy, to teraz najgorsze potrawy. Z dzieciństwa? Tak. Kaszy gryczanej nienawidziłem. I jeszcze miałem coś takiego, słuchajcie, że mama mojej mamy, Uwedomiłem, kosza kasza jest bardzo zdrowa, powinny się jeść. Zawsze mi nawaliła tyle tej kaszy no i, i chciałem być miły dla babci, więc zawsze zjadałem najpierw kaszę, a najlepsze, czyli mięsko i surweczkę sobie zostawiam na koniec. Przychodziła babcia, mówię, o, jak ci kaszka smakuje, masz jeszcze. <słuch> Jezus Maria. ma mojego dzieciństwa. Takie dwie kopy kaszy greczanej zjeść. Nienawidziłem i nienawidziłem duszonej marchewki. Pamiętajcie, jak się w PRL-u robiło w stołówkach, nie? Taka w takim Brej pływająca, to było chydne. No i bez cukru zawsze było. A ty wiesz no. marchewkę z cukrem? No. Ble. Taka domowa była słodka. Gdzie? W domu. Tak jak. <laughs> tak jak mizeria. Ja po wielu latach odkryłem, że mizeria jest niesłodzona. Z kim ja tu A się... u Ciebie zawsze cukier do, na no, grubiście. tak. Mizeria słodka, marcheweczka słodka i buraczki takie co go, jeszcze gotowane, słodkie. Co, jeszcze, co, co jeszcze słodziliście? Jedziście tylko w ogóle tyle. na sło. <laughs> <laughs> Czyli u Ciebie co najgorsze? Kotlety też słodziliście? Właśnie nie, nie, ale były obok buraczki mm. słodkie. Ozorek u Ciebie najgorszy? Nie, 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 właśnie zapomniałem jak to się nazywa. Tak, takie jakieś podroby śmierdzące. Synaderki. Synaderki. Robi, robi, ja robiło lubię. się u was? Tak? Oh, yes. Ja lubię, ja nie. Cynaderki pyszne. No, u mnie to chyba będzie czernina, tylko że się, u mnie się w domu nie robiło czernini, tylko jakieś jeździliśmy do takich znajomych. Czarna polewka tak zwana. Tak, do, do znajomych na żuławy tam. To, to była tacy, bardzo no zaprzyjaźniona tak. rodzina i tam zawsze ta czernina to było za każdym razem, jak tam jechałem, że no, będzie bo ta to czernina. to robi skaczki to w ogóle powinno się to robić, to powinno być ze świeżej krwi. Każdy tak. się tak. łeb ucina, spuszcza tak. się krew do Teraz gara. Teraz już tak i nie, nie jest. To. Nie, oni to robili odpowiednio, tylko. Jakoś... Przerażająca zupa, nie? Prze... Przerażająca Właśnie to było zupa. takie pr... smaczne, ale przerażające. Ja późno spróbowałem, ale niestety mi smakowało. Bo to jest dobre, tylko... Tylko przerażające. Wyobraźnia. Tylko przerażające. No. Nie, no, to jest zupa z krwi po prostu. To mhm. jest zupa, zupa na bazie krwi. Taki rosół na bazie krwi, tak. A takie pytanie do ciebie, do fachowca, bo byłeś też w Estonii. Zresztą, gdzie ty nie byłeś w tej książce, ale nie będziemy wszystkiego. Tak, nie możemy mówić o wszystkim. Tak, nie możemy zdradzać szczegółów. Czy jadłeś kotleta po warszawsku gdzieś tam? Nie. Bo nie. ja jadłem. No i co to jest? W miejscowości Walga. To jest miejscowość, graniczna miejscowość, taka trochę na pół podzielona między Estonią a Łotwą. I tam w takiej robotniczej stołówce w menu był kotlet po warszawsku, więc od razu musieliśmy zjeść z żoną i to był taki jak nasz kotlet tylko zapieczony w serze, takim rozpłyniętym. Na tym serze był groszek i na tym wszystkim duża ilość keczupu. Dowiedziałem się, czym jest kotlet po warszawsku tam. No to są piękne te rzeczy, na przykład w menu kosmonautów, jednym z ulubionych dań, bo oni mają takie, kosmonauci mają rzeczy, które lubią najbardziej, ci ludzie, których odwiedzają, którzy gotują dla kosmonautów, starają się im te, te rzeczy dawać w jak największych ilościach. Jedną z ulubionych dań kosmonautów radzieckich i teraz rosyjskich jest sudak po polsku. Sudak po polsku to jest po prostu upieczony kawał ryby, sudaka e, z warzywami. Dlaczego się to nazywa po polsku, cholera wie. Ale ciekawa Grecku, rzecz, no. że jak Związek Radziecki miał ten program, że tam kosmonauci z demoludów z nimi latali nie? Tam z Czechosłowacji, Z NRD, no hermaszewski z Polski, to jedyną zawsze po tych kosmonautach zostawała im jakaś potrawa, bo zawsze dla tych kosmonautów gotowali coś ich narodowego, żeby się cieszyli, żeby się zjedli w kosmosie. Jakiś tam swoją. Ten... I słuchajcie, wszystkie te potrawy. Przetrwały do dzisiaj i do dzisiaj latają z Rosjanami w kosmos, oprócz kuźwa Bigosu. I to jest uważam skandal dyplomatyczny, I to uważam, że ambasada powinna jakiś protest złożyć. Tak. No, jedyne, co nie lata do dzisiaj, no z Bułgarii poleciała Musaka, lata do dzisiaj. Z Czechosłowacji jakieś knedliki latają do dzisiaj. Tylko Bigos się nie przyjął. To jest skandal. Nie no, no, uważam, że jest. A to uważasz, że to są z, z za słabe zabiegi dyplomatyczne, czy dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia. Nie dopatrzenie. Może, może pan generał Hermaszewski tam kurczę, nie odpadł. Nie musimy zaprosić dogadiał, pana nie generała do podcastu, żeby powiedział o Bigosie. Ten... Może się dowiemy. O Bigosie w kosmosie. <laughs> Ty jak miałeś umowę z Penguinem na książkę, to zaskoczyłeś ich dy dyktatorami wtedy. Bo to miała być trochę inna książka, i już dzisiaj ją zacząłeś nam tutaj trochę opowiadać. Czy to jest właśnie tak, że wracasz do książki, którą miałeś zadatkowaną? Już jakiś czas temu? Jak Zaczęłam ją opowiadać? Nie. Tak, trochę mówiłeś o tym, że chcesz. A może. O Polsce mówiliśmy, nie? O Polsce. Ale ja, ale ja rzeczywiście. O, o bo... ważnych momentach historycznych, tak. Że... Wiecie co? Jak ja się zorientowałem, że nikt nie zrobił nigdy książki o kucharzach dyktatorów, tak żeby do nich dotrzeć, żeby odtworzyć z nimi przepisy. To ja byłem w ciężkim szoku, i pomyślałem sobie, że to, to jest. To taki trochę, pomysł, który taki, leży na ulicy. prawda? I że to jest taki trochę. No, czyli najlepszy. No, ale że to jest taki to, trochę. Yy, po prostu dobry pomysł, który można stosunkowo. No nie chcę powiedzieć, że łatwo zrobić, bo to było ciężkie, ale że on jest do zrobienia i jest bardzo dobry. I bardzo się bałem, że sprzedaję książkę za granicę. Przecież mhm. nie znam tych ludzi, nie. No tak. Włączyła mi się taka trochę polska nieufność. A co będzie, jak oni mnie kurczę, opierdzielą. Ja im to sprzedam, a oni powiedzą jakiemuś tam swojemu autorowi Ej, słuchaj, tu po co ma jakiś tam Polak zarabiać, robić tutaj tą groszeczkę. Zrób, Zrób szybciej, lepiej, damy ci lepszy budżet. I będziemy mieli amerykańskiego autora, ale niestety w Stanach jest tak, że jak masz na nazwisko Szabłowski, będzie ci dużo trudniej sprzedać książkę, niż jakbyś się nazywasz Johnson, czy, czy Oliver, czy jakkolwiek po amerykańsku. I ja rzeczywiście sprzedawałem tą książkę na początku jako coś zupełnie innego. To znaczy, to miała być książka o najważniej o kucharzach, którzy gotowali w najważniejszych momentach historycznych po prostu. Mhm. Co też brzmi nieźle, oni to kupili, a dopiero jak już było napisane, jak już wiedziałem, że mi nikt tego nie zabierze, nie sprzątnie, to dopiero zadzwoniłem do redaktora i mu powiedziałem, słuchaj, tak, wiesz co, tak naprawdę to mi z tego wyszła trochę inna książka niż się omawialiśmy, ale myślę, że dzięki temu jeszcze ciekawsza, no i no, się podjarali i na szczęście wydali, nie wycofali się z umowy, więc, więc wyszło dobrze. Ale będziesz wracał do tych no, i w, <laughs> takich trochę, ciekawych historycznych? Trochę już wróciłem. E, bo, bo tam były taki moment. Ale to już opisane. Był taki moment, że z taką telewizją holenderską planowaliśmy w ogóle serial e, na podstawie tego konceptu. Bo ja tam miałem cały koncept złożony, że, że tam mieliśmy. No to w ogóle fajne było, bo to miało być od kucharki właśnie od kucharzy jakichś prezydentów, ale przez kucharkę Michaela Jacksona, mm -hmm. po kucharza, który w Teksasie gotował ostatnie posiłki dla skazanych na śmierć. Więc tak naprawdę panoramicznie. No i tam próbowaliśmy, próbowaliśmy zbierać budżet kucharze z World Trade Center, mieliśmy te kucharki z Czarnobyla, które w końcu są w tej książce. Więc takie panorama świata widzianego przez kuchenne drzwi. Ten serial, w końcu tam ci Holendrzy nie uzbierali budżetu takiego, żeby to zrealizować, bo to miało być 20 odcinków, miało, miało być naprawdę szeroko, panoramicznie. Zobaczymy, może, może wrócę do tego w którymś momencie. No, pomysł mi się wydaje fajny, ale też czasy trochę nie sprzyjają takiemu podróżowaniu po świecie. Nie? Ale już no. jeden serial powstał. To persowie jakby Robią, wzięli no, i podam... nie zapłacili nie, chyba, podałano, jak to było. Podałano, to... Jak to jest ten, powiet, Iranem, w ogóle, Cześć, Ja tak. mam trochę znajomych, mam, mam takiego, to w ogóle jest śmieszna historia. Mam takiego kolegę Adama, którego poznałem tak, że on podróżował stopem z Białego Stoku do Iranu. Mhm. I złapał mnie na stopę. Ja akurat pisałem książkę Tańczące Niedźwiedzie. Patrzę, stoi jakiś człowiek, łapie stopę, zabiorę go pod Adam z Białego Stoku. I Okazało się, że z Adamem z Białego Stoku, że jedzie do Iranu. Pozdrawiam. Pogada... Pogadaliśmy chwilę. No ja właśnie też znam takiego Adama z Białego Stoku, co lubił stopem jeździć. Ale to potem. Ale wylądował w Iranie, czy nie? No Właśnie tego nie wiem, no bo potem, urwał nam się bo Adam, kontakt. Adam, Adam później dojechał do tego Iranu, tam poznał żonę, zamieszkał, znaczy tam poznał swoją już teraz mhm. żonę. Zamieszkał tam i w ogóle sobie zaczął układać życie w Iranie. I wtedy właśnie Adam do mnie pisze: ty stary, w ogóle co się dzieje? Twoja książka jest w księgarniach w Iranie, to w ogóle na wystawie. Ja zrobiłem wielkie oczy, mówię: kurzy, świetnie, tylko dlaczego ja się o tym dowiaduję od ciebie w taki sposób? No zazwyczaj wiecie: no jest, no, tam... jest umowa, jest. Ja. Sprzedajemy prawa, ktoś tam to drukuje, ale, ale nie ma takiego dzikiego zachodu z tym. No i się okazało, że wydawca Iran, ponieważ na Iran jest embargo, oni nie mogą handlować niczym, nie można tam ani nic... W Wwieść i sprzedać, a nie wywieźć, No to na, 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 na Niwie praw autorskich też tam panuje wolna Amerykanka. To pełna sobie bezkarność. Co, co. Mhm. Ja w którymś momencie, bo zastanawiam się, co zrobić z tym, czy napisać do tego wydawcy. Jeżeli tak, to co napisać? Czy tam robić inby. kładliście mnie. Ludzie na Facebooku, bo jak czasami nie wiem, co zrobić, to pytam followersów, zwłaszcza w takich sprawach związanych z książkami, i ludzie mi bardzo dobrze poradzili, żebym napisał mhm. kwiecistego maila. I napisam takiego maila dokładnie, że już wielkim zaszczytem jest, że książka ma ukazała się w starożytnym języku perskim, który jest jednym z najstarszych języków na świecie i wielkim zaszczytem jest, iż że taki wiecie, kwiecisty mm -hmm. język, podobno oni tak lubią, ornamentyka i tak dalej, ten wydawca mi odpisał, <laughs> równie kwieciście, że to wielki zaszczyt dla nich, i że w ogóle się nie przejmował, bo oni tak wydają książki, i że w ogóle Barack Obama też tak wydali, on też z tego nawet dolara nie dostał, nie, i że w ogóle tam tak Luz. jest, nie? Natomiast później, bo to na początku gula urosła, ale później, jak sobie z tym wydawcą porozmawiałem, to zrozumiałem jedną ważną rzecz, że, że Iran jest dyktaturą. Jest takim krajem, w którym nie można otwarcie mówić, nie można otwarcie wydać książki. Jaj, słuchajcie, jesteśmy dyktaturą, rządzą nami świry. Kto gotował Chomeiniemu? Rządzą nami świry, no. ale dla nich to jest taki zawoalowany sposób opowiedzenia o własnej dyktaturze tylko przez inne dyktatury. No, w, 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 w Iranie wydanie książki pod tytułem Jak nakarmić dyktatora już jest aktem odwagi tak. i trochę takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Więc jak zobaczyłem, jak oni to kminią i że to jest tak naprawdę tak, w taki zawalowany sposób próba opowieści o, o własnych bolączkach. To mi się to zaczęło podobać. No i się umówiliśmy z wydawcą, że tam kiedyś mnie spróbuje ściągnąć, że ja się już na nich nie, nie będę gniewał i że, że kiedyś się spotkamy w Teheranie. No to, to chyba chętnie byś pojechał na takie spotkanie z czytelnikami no, do Teheranu. No, to by było, wiesz, tak samo kminili w ogóle bo ta książka, też tańczące niedźwiedzie. A bo przepraszam, bo w, w Iranie też wyszły tańczące niedźwiedzie. Mhm. A to jest też książka, która krąży wokół dyktatury, wokół wolności, tak. wokół wychodzenia z tyranii. No i w podobny sposób kminił mój białoruski wydawca, który pięć lat temu wydał tą książkę na Białorusi. I Też tam miałem spotkanie autorskie, też to było ciekawe. Wiesz, taki kontekst rozmowy o wolności z ludźmi, no, bezpiecznej dosyć rozmowy, bo jednak rozmawiamy przez niedźwiedzie. Ta metafora jest taka, że, że można o tym w miarę bezpiecznie porozmawiać, ale, ale rozmawiamy na Białorusi, w Rosji ta książka wyszła. Twoje trzy książki wyszły w Rosji w Przez, ogóle chyba. No właśnie, Jezu, skąd, to, inna perspektywa skąd ty tak naprawdę. Skąd, nie? Skąd ty My wszystko wiemy się. Ugrasz przygotowujemy jest, do rozmowy jest, tak jak Ugrasz ty do jest książek. Boże ale to jest inna perspektywa. Fantastyczna. Nie? I te twoje książki za granicą, nie wszędzie oczywiście, no, ale mówimy o Białorusi, czy o Iranie, to właściwie są takie wentylki wolności. Trochę to jest w ogóle ciekawe, jak te książki zaczynają żyć własnym życiem. Teraz Parę tygodni temu The Economist napisał, yy, wie, wiecie, że na Tajwanie cały czas ponad 100 osób, przepraszam, nie na Tajwanie, w Hongkongu hmm. cały czas ponad 100 osób jest trzymanych w więzieniu już od półtora roku za zamieszki z 2020, <coughs> właściwie 2019 antychińskie zamieszki. I The Economist napisał taki tekst, w którym wymienił książki, które ci ludzie zamawiają do więzienia. I tam były cztery tytuły. Rok 84 Orwella, Nowy Wspaniały Świat Huxleya, yy, Książka Wacława Hawla i Jak nakarmić dyktatora. Nie? Wow. I to jest coś takiego. No, słuchaj, w takim towarzystwie naprawdę I aż ciarki jeszcze... nas przeszły. I to jest, i to jest, i to jest coś takiego, że, żebym w życiu tego nie wymyślił, że może tak być. Ja od razu, ponieważ mam wydawcę na Tajwanie, który siedzi dosyć mocno, zna, znają opozycjonistów z Hongkongu. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłem było, napisałem kilka osobistych listów, poprosiłem o kilka osób, potem jest tak, że z ty, niektórzy z tych więźniów są w więzieniach o lżejszym rygorze i oni mogą dostawać paczki, niektórzy są w więzieniach o cięższym rygorze i nie, więc zaraz dostałem namiary na kilku więźniów, którzy siedzą w tym lżejszym rygorze, z ich biogramami, z tym czym się zajmowali, za co zostali posadzeni, napisałem kilka osobistych listów im te książki razem z moim wydawcą z Tajwanu wysłaliśmy. No chociaż tyle możemy zrobić. Niesamowite to jest, naprawdę. To o by... tym nie wiedzieliśmy, nie przygotowaliśmy A... no, się. Widzisz? To jest naprawdę coś. A ta książka, kiedy wyjdzie w Rosji? No zobaczymy. <laughs> zobaczymy. Mam też, mój wydawca rosyjski to też jest taki wydawca, wydał Tańczące Niedźwiedzie, więc oni też tak kminią, kminią wolnościowo. No Pytanie tutaj Ale... jednak, wiesz, odsłaniasz Władimira Putina, no, okazuje tak, tak. się, to, że, je, to jest tak... że kłamał e, o swoim dziadku, nakłamał Rodakom o swoim dziadku. A no właśnie, chciałem, chciałem się zapytać. Nie będę czy... kłamał, tylko tak trochę, trochę wyolbrzymił tam. Czy to, czy to nie przypomina ta legenda o spirydonie w czy nie przypomina trochę legendy smoleńskiej? A w jakimś sensie? No bo to tak jak zapisałem sobie aż zdanie, sam powiedziałeś, że wszyscy ludzie, których tam spotykałeś, powiedzieli, nie mamy na to dokumentów. Ale wciąż szukamy. No, do, bo <grym> w, w, właściwie to jest to według samo. Legendy, według legendy dziadek Putina gotował dla Stalina i Lenina. No i ja potem. I ja raz mówię. Putina. Życie Lenina akurat jest całkiem dobrze zdokumentowane. Archiwum nie spłonęło w tych gorkach Leninowskich. Jego pisma, jego listy, ale też y, ludzie, którzy byli zatrudnieni wokół niego, no wszystko to jest w dokumentach. No i jadę do tego muzeum i mówię: Słuchajcie. Jakie macie dokumenty na to, że dziadek Putina tu powiedział? I oni nie powiedzą, nie mamy żadnych dokumentów, no bo prezydent, oni, oni mówią, wciąż szukamy. Ja mówię, no ale jak wciąż szukacie? No Putin jest prezydentem 20 lat, a wy wciąż szukacie. Jeżeli prezydent powiedział, że dziadek był, znaczy, że dziadek był, a jeżeli dziadek był, to dokumenty muszą gdzieś być i na pewno się znajdą. I, i tak to trochę funkcjonuje. Mhm. No. Antoni Macierewicz. Że co, ale co, on szuka jakichś dokumentów jeszcze. A nie wiem, co on teraz robi, no ale no nie, no cały czas to poszukiwania to się trwają. to jest jakby to się już nic nie zmieni tutaj. Nie, nie, no oczywiście, no, ale w, jeżeli chodzi o spirydona, też się nic nie zmieni, ale poszukiwania będą trwałe. Nie, to już może chyba wszyscy, wszyscy to, jeśli... w Rosji wiedzą, że ten dziadek, znaczy ci, którzy chcą wierzyć, że dziadek Putina gotował dla Lenina i Stalina, tak, to, to, to wierzą. A ci, którzy wiedzą, że. No, to nie Jedną jest... rzecz wam powiem o Smoleńsku. Nie o, nie, nie o samym zamachu. Oczywiście. Nie ale, ale profesjonalizm Rosjan i rosyjskich służb jest niesamowity, bo kiedy myśmy tutaj wszyscy siedzieli i płakali i ludzie tam w telewizji płakali na wizji, to oni już momentalnie. Zbiera się, yy, zbierają się szefowie służb i kombinują, co Rosja może z tego wyciągnąć dla siebie. Nie? Oni nie siedzą, nie płaczą, tylko co Rosja może z tego wyciągnąć dla siebie. I uważam, że bardzo dużo rzeczy, które się teraz w Polsce dzieją złych, są. Prostej linii konsekwencją Smoleńska, i konsekwencją tego, że oni wyciągają z takich sytuacji korzyści, że oni są bardzo w tym dobrzy. I to, że Polska na przykład jest tak silnie spolaryzowana teraz, że my się wszyscy napierdzielamy, już mamy siebie dosyć po prostu. Wyborcy PiSu nienawidzą wyborców PO. Jak można podzielić kraj, w którym nie ma, nie ma właściwie mniejszości? Tak? Nie mamy się z kim napierdzielać, nie? No to nas podzielili tak, że się napierdzielamy sami między sobą. Wyborcy PiSu nienawidzą PO, ci co się szczepią nienawidzą tych co się nie szczepią, ci co mają dzieci nienawidzą tych co nie mają dzieci, ci co mają psy nienawidzą tych co nie mają psów. I po prostu się zaczynamy tak kisić. I bardzo tanio to załatwili. I, i uważam, to wie, wiecie, to, to yy, brzmi do któregoś momentu jak teoria spiskowa, dopóki nie wychodzą raporty, jeszcze nie było COVID-a. A w Stanach już był raport, że 90% tweetów o szczepionkach jeszcze przed covid czy się szczepi, czy szczepić dzieci, czy nie szczepić dzieci wychodziło z rosyjskich farm trolli. 90% tweetów. I co ciekawe, po obu stronach dyskusji. Żeby była wrażenie, że jest jakaś dyskusja, że jest jakaś napierdzielanka, jedni uważają, że szczepić, drudzy, no tak, że nie szczepić, była żeby była polaryzacja. Nie? To po ludźmi, którzy się sami nienawidzą, z dużo łatwiej takich, takimi ludźmi rządzić, dużo, dużo łatwiej jest na nich wpływać. Ale to nie tylko u nas, u nas to wyjątkowo, wyjątkowo łatwo im idzie, no ale to, to jest na, no, to na wielką skalę, taka w tendencja Stanach jest. Ja myślę, że trochę, że trochę oni lubią takie case'y, tak jak Trumpa. Ja nie wierzę, że Trump tam brał pieniądze od ruskich bezpośrednio. Nie, ale to nic mu nie rzeczywiście... udowodniono w końcu. Więc przecież. ja nie wierzę, że tak było, natomiast uważam, że oni lubią taki case, takiego nadętego bufona, narcystycznego, którym łatwo manipulować i którego otoczą swoimi ludźmi, swoimi jakimiś tam agentami śpiochami, że to raczej, że oni lubią takie case'y, że, że oni, oni są niestety, kurczę, bardzo... Bardzo dobrze. w to dobrzy są, dobrze są w wojnę, dobrze tak, są w wywiad yy, i dobrze są w strategie w ogóle. No i żeby chociaż trochę tutaj optymizmem powiało, no to nasz Dzierżyński jeszcze tutaj podstawy <śmany> tego wszystkiego. Żebyśmy coś z tego <śmany> mieli, nie? <śmany> <śmany> brawo, brawo. Chociaż 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 już, już carskie służby też mhm. były dobre, no słuchajcie, to jak się na historię Polski, to jest aż przerażające. Ja, jak oni nas przed... Przedroz... Dla mnie Polska dzisiaj wygląda tak, jak przed rozbiorami, nie? Że, że dokładnie robili to samo, dokładnie robili to, że Polacy zamiast się zastanawiać, jak walczyć z prawdziwym wrogiem, to walczyli sami ze sobą i tylko chaos się pogłębiał. Ale to już odeszliśmy strasznie daleko od kuchni, nie? I od barszczu. Nie, ale nie tak bardzo, to, no bo nie? ja cały czas myślę o tej książce, którą na pewno stworzysz, czyli wiesz, Bierut, Gomułka, Gierek, o i tam naprawdę... Też by, by się działo. No. No. Ż, nie żyj... potwierdzasz, nie zaprzeczasz, ale, no, ale z chęcią ty, byśmy wiesz, przeczytali. Wiesz, to ty pewnie nie będę próbował do, docierać. Podejrzewam, że kuchasz Bieruta to już nie będzie żył po prostu. Nie. Go, gierka bym tutaj po, poszukiwał. Ale na pewno znajdziesz tam kogoś, ale nie bezpośrednio. To jest międzynarodowy temat. Nie, no to jest tutaj. To jest książka po no więc... tym największym sukcesie, o którym mówiłeś, żeby wreszcie trochę odpocząć nad basenem i wtedy piszesz o Bierucie. No nie, ale, ale to myślę, że, że parę ciekawych wątków by się znalazło, na przykład Oj, na pewno. przepis na ośmiorniczki z restauracji Sowa i Przyjaciele. Ha. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my z Arkiem byliśmy blisko tych ośmiorniczek, bardzo Dlaczego blisko. Dlaczego najgorsze? Znaczy no, może jak, nie najgorsze, Jak bardzo, ale... jak bardzo blisko? No y, robiliśmy tam wywiad z Robertem Sową, który oprowadzał nas po tych słynnych pomieszczeniach i piwnicach. Już po? Nie, w trakcie. tuż przed, ale oh, pewnie w trakcie. W trakcie, w trakcie. No, właściwie oh, Jesus. pewnie byliśmy nagrani. Oh Jesus. oh Jesus! To znaczy na pewno, tylko nasze nagranie nie było ciekawe. No bo... zobaczcie, to, to, to jest to jest rzeczywiście przepis, który zmienił historię, nie? Ośmiorniczki z restauracji Sowa i przyjaciele. To jest naprawdę to takie rzeczy, które ja lubię. To prawda. Yy, przepis, który zmienił historię Polski absolutnie. Naszą historię zmienił. I to dla mnie. Ja lubię takie momenty, kiedy, bo dla mnie te książki one trochę udowadniają, że jedzenie naprawdę zmienia świat i że naprawdę bardzo wiele rzeczy zależy od jedzenia. Yy, I to jest absolutnie taki przykład. No. Z książki przykładem jest, że Gagarin być może zginął. Wie, może to jest jedna z teorii, tak? ale że być może zginął. Przez szklankę mleka surowego, tak. surowego, które wypił. Wojna w Afganistanie zaczęła się od tego, że otruli tam prezydenta, który im ufał. Rosjan. Są świadkowie historii, którzy nie wiedzą o tym, że są świadkami historii. No, tak I takich ludzi My z Arkiem tam... byliśmy, a nie, nie wiedzieliśmy, że jesteśmy świadkami takiej historii. Ja, ja tego tak mocno nie przeżyłem jak ty. Wiesz? Nie, ja teraz, ja teraz nie, nie, nie przeżywałem, ale teraz po prostu wróciło do mnie w trakcie tego. Te kazamaty rozmowy. tam, tak? Ale te, 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 kazamaty, te wiprumy, ale, ale to jest jeden wiprum, tam drugi. So... A, tak? Tam były takie. Tam, 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 były, w, tam były w podziemiach te, takie wiprumy. Było ich kilka, rzeczywiście obejrzeliśmy chyba wszystkie te wiprumy. dzisiaj tam. zastanawiam się dlaczego. Dlaczego były? Czy dlaczego, dlaczego my w ogóle byliśmy tam zaproszeni? A, ale... No i dlaczego? I no nie wiem, właśnie. A zobaczcie, jakie to jest Chodźcie, unik, ale pokażę zobaczcie, wam restaurację. A zobaczcie, to jest niesamowite, <grym> że wtedy to jeszcze było takie, yy, że to się podejrzewało, że może tam Ruscy maczają palce, bo ten Falenta, bo coś, nie? A teraz to w ogóle przecież korespondencja Dworczyka przez rosyjskiego telegrama idzie, nie? Mm -hmm. To już nawet się nikt nie certoli. Nie. To już nawet nikt nie próbuje udawać, że... I nie ma sprawy niby. No, no bo my jesteśmy tak podzieleni, wiecie, że, że już w tej chwili to wszyscy się nawzajem wyzywają od ruskich szpiegów. Bo to już jest, stało się elementem takiego folkloru politycznego, nie, że tutaj po prostu każdy każdego oskarża, że jest ruskim szpiegiem. Ciebie jeszcze nikt nie oskarżył? Nie. Piszesz taką książkę? Nie, nie, ty, ty raczej byłeś oskarżony, że wielki głód zawłaszczyła Ukraina, i ty o tym piszesz. Wiesz, że ty czytasz te dyskusje na Facebooku. Tam no, u mnie po, są takie po, po... dyskusje, które są niesamowite, naprawdę, że aż, aż, w... aż dziwię się. Tylko wiesz, to. One mogą być prowadzone przez trole i pytanie, czy trochę nie szkoda twojego czasu. Nie, nie, to wiesz, no, to nawet przecież Witold się zaangażował bardziej niż ja, bo ja tylko czytałem chwilę, ale... No bo pan mi tam podniósł ciśnienie, ale rzeczywiście nigdy nie wiesz wtedy, czy to, czy to jest prawdziwy nigdy. No pan, no czy właśnie. to jest pan Sasza, który tam gdzieś pisze. A o to chodzi, żeby spod, podnosić spod, ciśnienie. Pod Władywostoku, a to chodzi, żeby polaryzować, mm -hmm. nie? żebyśmy się tutaj naprawdę żebyśmy się zaczęli trochę dusić sami ze sobą. Wróćmy do weselszych tematów, czyli tak. do filmów, seriali na podstawie twoich książek. Opowiedz I skończmy trochę. ten Iran. I Iran, bo nie Ta tylko wyszło. Napisać, ciepło, I... o, Wystarczyło o trolach, trochę powiedzieć i od razu, A ja ci od doleję razu się gorąco zrobiło. Wszystkim doleję wody. Bo to jest bardzo ciekawy wątek. Filmy, seriale, Wątki właściwie. Filmy, seriale. Tak, no bo tam w Iranie nie tylko wyszła Twoja książka, ale oni też coś. Robią serial, ale ja nie wiem, wiecie, mnie oczywiście nikt o tym nie informuje, no bo po co, nie muszą, ale oni się bardzo zapalili tą historią, że tam jest Saddam Hussein, który tam jest cały czas wrogiem narodowym, jednym z głównych. I oni się bardzo zapalili, że ta książka tak krytycznie pokazuje Saddama Husseina, że on był taki szalony i ci jego synowie byli takimi mordercami, i oni podobno na podstawie tej historii kucharza Saddama Husseina zaczęli kręcić serial. Tylko yy, mój wydawca, z którym ja kilka razy w ogóle i z wydawcą i z tłumaczką kilka razy rozmawiałem, byliśmy w kontakcie, mówię, że tam zastanawialiśmy, oni chcieli mnie zaprosić do Teheranu, jak zobaczyli, że ja tam się na nich nie gniewam, tylko nawet jakoś rozumiem tą całą sytuację, yy, ale potem i, 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 i oni mi rzucili hasło, że ktoś tam chce robić film. Ale potem zamilkli, więc ja nie wiem, no, może, nie ten, może ten film już powstał, może on mhm. już nawet gdzieś po kinach chodzi. Może nawet tam Albo już jakiś ś... irański producent tak. filmowy może już tam na sobie... Na święta sobie... na Netflixie będzie. <laughs> może już jakiś irański mhm. producent filmowy sobie Lamborghini kupił, nie? Za, mhm. za, 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 za bilety. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może ale... kiedyś reżim upadnie, to ty odzyskasz te prawa tam. Wydania różnych. Nie, boję się, że prawo nie będzie działało wstecz, ale to, wiesz, to są ciekawe historie zawsze. To, co się dzieje na Tajwanie z tą książką, to, co się dzieje w Hongkongu. No, na Tajwanie tańczące niedźwiedzie zostały lekturą szkolną. Nie? W Hongkongu ci, ci ludzie do, do więzień tą, tą książkę zamawiają. W Iranie się staje jakąś taką bronią ludzi e, nie, nie bronią, ale takim sposobem na obejście cenzury i na takie opowiedzenie o, o anatomii dyktatury. No to, to piękne, to ja bym, ja bym nie wymyślił w życiu, że coś takiego może się stać. To opowiedz jeszcze o innych serialach, które gdzieś tam się tworzą albo będą stworzone. A o którym? No nie wiem właśnie. Nie, o filmach. O filmach, serialach, nie wiem. No tam bo, bo te ekranizacje. Generalnie to... dużo się dzieje. Hmm. Dużo się dzieje. Sprzedałem. O czym możesz książkę powiedzieć? Książkę o dyktatorach, sprzedałem opcje do Hollywood, czyli yy, i to bezpośrednio do Hollywood. Jest Ale opcję aktor... sprzedałeś na razie. Tak? Na razie, mhm. opcje. Ko nie wiem, czy życie, bo ja nie kojarzyłem. Takiego aktora Channinga Tatuma. No pewnie, on ma bardzo dużą firmę, ponieważ on miał kiedyś ten film o stripteaserze Magic Mike'u mhm. i on był producentem w tym filmie, i on tam po prostu zarobił worek dolarów za to, i on od tamtej pory inwestuje. W różne obiecujące projekty filmowe. Yy, Dobry a, aktor. A w Stanach, a w Stanach jest tak, że oczywiście można iść samemu do Netflixa, do HBO, ale oni lubią, jak już masz naprawdę coś przygotowanego. Oni lubią, jak masz tak zwany pakiet, czyli idziesz i masz już reżysera w tym pakiecie, chociaż kilka osób z obsady, które zadeklarowało, że zagrają, plus czasami napisane, a czasami nawet już zrobiony pierwszy odcinek. No, i dla, dla nas, dla mnie to była zbyt duża inwestycja, a jakby Channing wykłada swoje pieniądze, idziemy razem jako partnerzy i będziemy uderzać z tym w przyszłym roku do jakichś większych telewizji tam, już w Stanach, nie? W sensie, że, że, że to. No to trzymamy Polskę nie idzie, no to jest jedno. Z książki. Ale to fabuła czy serial? To będzie serial i to będzie serial pomyślany. No on ma, ta jego firma, ponieważ jemu trochę też doinwestował Warner Bros. Więc on ma prawo pierwszej rozmowy z Warner Brosem. Mhm, w sensie, że cokolwiek robi, to najpierw musi pokazać Warner Brosowi, a jak oni nie wezmą, to dopiero wszystkie jakieś Netflixy i tak dalej. Tylko serial fabularny czy dokumentalny? Serial fabularny, no bardzo długo, bo te negocjacje w Stanach mhm. trwały dwa lata. I bardzo, ja przez cały czas myślałem, że, że ja jestem ze świata reportażu, więc dla mnie jak można człowieka spotkać, pokazać jak on wygląda i to ten autentyczny człowiek opowie o swoim życiu, mhm. To mi się zawsze wydawało największą wartością, aż po półtora roku przyszli pierwsi ludzie, właśnie od, od tatuma, mhm. z propozycją, żeby z tego zrobić fabułę. Ja się strasznie na to nie chciałem zgodzić. Znaczy, ja byłem tak przyzwyczajony, że wartością, że to jest prawdziwy mhm. bohater, aż ktoś mi powiedział, kurde, stary, ale wiesz, no tego bohatera już nie pokażemy w relacji z dyktatorem, nie pokażemy dworu dyktatora. No masz po prostu bohatera, który teraz mieszka w jakiejś biednej chacie na zadupiu, co oczywiście no, jest ciekawe, ale mamy dużo więcej możliwości przy hmm. fabule. Znaczy jedno nie wyklucza drugiego, bo można zrobić i dokument przecież do tych ludzi, którzy żyją, można pojechać, a, a fabuła swoją drogą. i. No to teraz też, też ale z, inną, z innym producentem ze Stanów hmm. siadamy i, i, i kminimy trochę film o Erasmo czyli kucharzu Fidela Castro, mm -hmm. bo tam jest taka piękna… Ja byłem u Erasmo prywatnie w zeszłym roku, książka wyszła po hiszpańsku, ja po prostu był zachwycony, jak pięknie wypadł w książce, zaprosił mnie do siebie, do domu. Pomyślałem, że nie codziennie się takie zaproszenia dostaje, mm. więc po prostu poleciałem. I Erasmo, który jest wierzącym rewolucjonistą, 55 lat gotował dla Fidela, ma wnuka, który jest taki... też jest kucharzem, Gotuje na lotnisku, w restauracji, jest takim pragmatykiem życiowym, nie? że dziadek mówi: O, rewolucja była taka piękna, Fidel był taki wspaniały, budowaliśmy lepszą Kubę, a ten wnuk mówi: Ciatku, i co żeście, kurwa, zbudowali, nie? Zobacz, przecież tu się nie da żyć. I oni cały czas mają takie dialogi. Generalnie hmm. ich życie się składa z takich dialogów. No to I pomysł na film wygląda tak, że, że wsadzimy ich w takiego, taki stary kubański samochód, bo mają taki, i że pojadą tropem dziadka przygód, nie? że dziadek był, dziadek był z Fidelem tu, w dżungli, był na rewolucji, był, był ochroniarzem Czegewary zanim został kucharzem. Był w czasie inwazji w Zatoce Świń, kiedy tam Amerykanie oberwali w tyłek od Kubańczyków. We wszystkich najważniejszych momentach historii Kuby był, i niech oni kuźwa, jeżdżą i się kłócą. Nie? I to uważam, że to będzie taki tych rozmowy, które są czasami przezabawne. Dziadek tam, 70 parę lat, po prostu. Z, żadnej, z każdą dziewczyną musi porozmawiać, jaką tam zobaczy, młodszą czy starszą, i tam się wszystkim przedstawia i tam po prostu się. No, uważam, że, że on będzie wspaniałym motorem napędowym yy, i, że, i, że, i że to będzie ładne i ciekawe. I że hmm. będzie też taką historią Kuby, że, że to będzie film. Coś, co ja lubię, że historia jakiegoś miejsca ale w ciekawy, zaskakujący, nieoczywisty sposób. Hollywood. I to jest z innym producentem. To jest z innym producentem ale, ale też Hollywood. W ten sposób doszliśmy do takiego momentu, że dowiedzieliśmy się, kiedy wreszcie osiądziesz nad tym swoim basenem. To, to są te dwa filmy, które urządzą cię na całe życie. Zresztą bardzo ci tego obyś, życzymy. obyś miał rację, i z góry zapraszam. Jeżeli tak będzie, to, to będziecie pierwszymi gośćmi. możesz gośmi. zostawić tutaj swoją wiecie, restaurację. Pierwszy, to pierwszymi to... gośćmi, będziecie na tym basenie. Obawiam się, że to nie będzie takie. Wiecie, najgorsze jest to, chora, hmm. że te wszystkie rzeczy strasznie długo trwają. Nie? Tam same negocjacje, same rozmowy, że tam ktoś się wyjawił, zajęły dwa lata. Potem przed COVID jest kolejny rok w plecy. I wiecie, ja mam takie wrażenie, że po prostu siedzę tutaj, się starzeję, nie? życie przecieka, okay. a te rzeczy. Trwają, nie? Że tam zanim zaczną, zanim zbiorą tą obsadę, zanim zbiorą te pieniądze, to pewnie minie kolejny rok. I że zanim ten serial powstanie, oby powstał, to minie kolejne 4 lata. Ale to ja bym chciał już, już nie? Ja no to. Mam niecierpliwość sobie, że, Ale jak nie... taki tatum cię znajduje na przykład? Yy, prosto dosyć, bo książka miała bardzo dobrą recenzję w New York Timesie i po tej recenzji to takich producentów... Wiecie, tam w Stanach trochę to działa tak, że każdy, nie każdy, ale wielu ludzi, którzy osiągają jakąś tam pozycję zawodową w tym świecie show biznesu, otwierają swoją firmę producencką, bo to jest taki kolejny krok, mm -hmm. nie, że tam zarabiasz za prowadzenie programu, za konferencjerkę, ale prawdziwe pieniądze to zarabiasz dopiero jak zaczynasz produkować filmy. I oni tam, nie wiem, Barack Obama jak przestał być producentem, to jedną z pierwszych, pierwszy biznes, który założył, to była firma producencka w Hollywood, zresztą jego pierwszy film dostał skara za dokument. Produkowany przez niego. I takich aktorów, którzy mają firmy producenckie, jest tam całkiem sporo. Więc słuchajcie, jak się, jak się ukazała ta recenzja w New York Timesie, to ja w ciągu miesiąca miałem 20 zapytań o tą książkę, z, z takich różnych wytwórni. Zresztą pierwszą, pierwszą ofertę. Dostałem od wdowy po Stevie Jobsie. No proszę. I, i w ogóle byłem z nią na kolu, rozmawialiśmy. Ona tam jest filantropką, tam się udziela, ale też ma różne biznesy. Ona strasznie chciała kupić tą książkę. Tylko, że tam ja bardzo chcę, bo ja, ja mam takie podejście: że jak już robię coś takiego, to ja chcę być przy tym procesie. Ja się nie będę wpierdzielał, bo nigdy nie robiłem serialu dla Hollywood, więc ja mi nie będę no tak. tłumaczył, jak to robić, ale ja chcę się nauczyć. I może przy drugim, trzecim albo czwartym już będę mógł sam coś takiego zrobić, albo, albo przynajmniej być w jakiejś tam grupie decyzyjnej. A ona i ta jej firma producencka bardzo się przed tym broniła. Że oni po prostu nie chcieli, oni chcieli tylko kupić, a -a. Odda, sprzedaj nam prawa i spierdzielaj, a ja bardzo się nie chciałem zgodzić na taką opcję. I wiecie, to był taki to jest masakryczne. To jest takie, że dostajesz ofertę od wdowy postiwie Jobs od pani Jobs. I masz zdecydować, i chodzisz sobie, i, i po prostu wiesz, tracisz włosy w jedną noc, wszystkie. Chodzisz sobie, po Ząbkowskiej. Ma... I... Tak, tak, ale to tak, wiesz, ale to tak wygląda. Idziesz sobie na, wiesz, na mielonego do baru mlecznego Ząbkowska i myślisz, kuźwa, co ja mam zrobić z tą ofertą od pani Jobs, nie? Bo, bo z jednej strony no, to jest pani Jobs, to jest fajna oferta. I fajnie było z nimi coś zrobić, a z drugiej ale mi strony. Ale nie odpowiada. Ale z drugiej strony ja bym jednak chciał ten film. To chciałbym być w to zaangażowany. No i teraz z rzeczywiście jest tak, że ja tam jestem i koproducentem. Znaczy, koproducentem w takim sensie kreatywnym, mm -hmm. że, że dostaję tytuł producencki. I mam tam, no, jeżeli trzeba będzie nawiązywać relacje z bohaterami, jeżeli trzeba będzie tam. No, mam wpływ na przykład na, na wszystkie rzeczy kreatywne w filmie, na scenariusz, wybór scenarzysty. Masz wpływ I kto, no, to, słowa i klucz. To jeżeli klucze. będzie czerwony dywan, gdzieś kiedyś, będzie jakaś premiera, to nie będą mnie mogli nie zaprosić. Tak jak ostatnio była aferka, że, że pan, autor książki nie został zaproszony, bo ja ewentualnie sam się będę mógł zaprosić albo nie zaprosić, bo jestem tam w gronie producentów. To super. Zresztą I kto ci z pomagał komplem... to negocjować? Zresztą właśnie do tego, do tego zmierzam, że tak cały czas opowiadam ja, ja, ja. Tak łatwo. A, a tak naprawdę to, to Maciek musiał, mój przyjaciel, który miał tam już wcześniej kontakty zbudowane, który wyprodukował pierwszy polski serial Netflixa od takiego momentu, że go wymyślił Znalazł sobie sam kontakty, wydreptał ścieżki, znalazł agenta, znalazł wytwórnię. I to było tak, że, że bardzo ważne było to, że to zainteresowanie mogłem wpuścić w jakąś strukturę, którą miał zbudowaną Maciek. Znaczy, że on miał agenta, on wiedział do kogo pójść, on wiedział, jak zagadać. No i mnie w tej chwili, słuchajcie, w Hollywood reprezentuje jedna tam z czterech największych agencji, nie? takich dla. Dla, dla, hmm. dla ludzi z branży. Oczywiście z tym jakimś malutkim trybikiem, takim naprawdę, takim no, ale... taką, taką nawet nie mróweczką. nie takim po prostu. Ale jednak tam. No ale tam, ale tam. I no tak, jest... no i poza tym, jak ktoś chce z Szabłowskim, no to A, reprezentują go ci A, no to tak. No, no, to... no to tak działa, nie? I to jest, i to jest dzięki Maćkowi. że zresztą mamy wspólny, dzielony tytuł koproducencki, który żeśmy do tych dwa lata negocjacji. Maciek tam bardzo mocno brał udział w tym. Mm -hmm. No to bardzo trzymamy kciuki. Czyli to rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o dwóch projektach, które być może... Na podstawie mojej książki tak wołyńskiej jest. film powstaje. To trzeci. Tańczące niedźwiedzie się sprzedały do, jako, jako fabuła, gdzie też jestem scenarzystą i jako animacja. Ale to, to już nie też Scenarzystą. Fabuła to jest taki reżyser Peter Kerekesz, który dostał w tym roku w nagrodę w Cannes mhm. za, za, za scenariusz. Tak? Mhm. Głównie jest reżyserem. Yy, I fabuła będzie z nimi. To będzie koprodukcja polsko, czesko-słowacko-bułgarska. Więc euro europejskie mhm. kino. Fantastyczny producent z Polski, Moon, yy, będzie robić też animacje na podstawie tańczących niedźwiedzi też. Fajne studio. I tam też będę koproducentem. Tam też będę. Plus ten woń, który jest na montażu w tej chwili i bardzo mocne kino z tego wychodzi. Bardzo, bardzo mocny film. Ale tak? kto to robi w tej chwili. Takie studio filmowe Arkana. Mhm. Z, z, z trochę spiswu, trochę pieniędzy pozbieranych gdzieś tam. tam. Tam jest też ciekawa historia, bo yy, film jest o dziewczynie, która przeczytała moją książkę i, i zadzwoniła do mnie. Znaczy znalazła mnie na, na Messengerze i zadzwoniła, żeby porozmawiać, bo, bo jej, połowa rodziny wymordo, została wymordowana na Wołyniu. I ten Wołyń był zawsze tematem tabu. I ona poprosiła mnie o spotkanie, bo ona by się chciała w ogóle dowiedzieć, co się na tym Wołyniu stało. Ona nie ma kogo zapytać, a w rodzinie nie chcą z nią rozmawiać. No i krok po kroku, krok po kroku po naszych rozmowach ona doszła do wniosku, że chciałaby ten Wołyń przejść na piechotę. Wiedziała, że jej dziadek miał olbrzymie sady na Wołyniu i że chciałaby przejść przez ten Wołyń, dojść i zobaczyć, czy coś zostało po sadzie jej dziadka. Film się nazywa Sad Dziadka reżyseruje Karol Starnawski, młody, zdolny, hmm. bardzo fajny reżyser i rzeczywiście ta dziewczyna idzie przez i spotyka tam różnych ludzi i odbywa taką swoją pielgrzymkę, no i dochodzi do tego miejsca, gdzie stał saty i jej dziadka. To jest taki moment. No i gdzie, gdzie kiedyś stał saty i jej dziadka, a dzisiaj jest masowy grup jej, jej przodków. Czyli to są cztery filmy. Jest więcej. więcej pomysłów, no Nie, ale już mamy, ja już to są cztery na podstawie książek, plus jeszcze jakiś projekt czy plus z tej książki zrobiliśmy trailera i mieliśmy pieniądze z pismu na dokumentację filmu o ostatniej wieczerzy Związku Radzieckiego, tylko że na Białorusi się zaczęła rewolucja i w tej chwili nie da się tam kręcić filmów, więc nie jest więcej tych rzeczy. Jest więcej. Nie, no, to gratulujemy i wiesz, no zazdrościmy fajnie. też trochę. Nie, no też robicie filmy, no to co mi tutaj zazdrościmy. No, no, nie, ale to, no, to no, fajnie, no fajnie. Bardzo dobrze, no, znakomicie. No to jest to, co Wam mówię, że, 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 że jakby ta sytuacja finansowa, o którą pytałeś, ona nie pozwala człowiekowi usiąść na tyłku, jakoś tak celebrować życie. Nie, bo wiesz, z jednej strony to jest znakomite, a z drugiej strony chciał mieć trochę czasu, tak po prostu pocieszyć się. Pożyć. No, no, a wiesz, możecie sobie sami wyobrazić, że jeżeli ja i, i w jakimś tam etapie jestem zaangażowany, no, w tym roku napisałem książkę, zaangażowany jestem w 10 różnych projektów filmowych, no to tego czasu takiego dla siebie, dla przyjaciół, strasznie mało. No. A jednocześnie ja oczywiście mam lekki skręt w stronę pracoholizmu, no ale, ale nie taki, żebym nie lubił życia celebrować, nie? a mam poczucie, że tego że ten balans trochę nie jest tutaj jeszcze taki, jakbym chciał. To jest idealny moment na nasze chyba ostatnie pytanie. Nie, co? absolutnie nie? jeszcze Dobrze. nie. Ja na, jeszcze znaczy tutaj... ja, ono jest teraz Idealne, ten jest ten idealny moment, rację. żeby tak, je zadać. Tylko, ale... że niestety wtedy musielibyśmy tak. skończyć rozmowę. Tak manie, i... co to jest tutaj zapytanie. Będziesz miał teraz 10 minut na przetrawienie tego i wymyślenie, jedziesz, co to może być. Jedziesz, tak? Łukasz. Jesus ja zastanawiałem się, bo jakby twoja książka. Z Twoją małżonką i cały pomysł na nasz mały PRL, bo to jest coś, co może słuchaczki, słuchacza, o czym nie wiedzą, nie pamiętają, ale przypominamy, warto, warto wrócić do tego. Ja mam takie pytanie właśnie a propos celebrowania życia, czy Twoja córka Marianna, którą serdecznie pozdrawiamy, po tym całym eksperymencie, reportażu, to też książce. Ale też Aniela, Ciebie, też pozdrawiam. Też Marianna, pozdrawiamy, Aniele, oczywiście. Moje ukochane czy ma jakąś traumę związaną z tym? Nie. <laughs> Czy wręcz nie. odwrotnie wspomina swoje krótkie perelowskie dzieciństwo? Nie słabo pamięta, bo ona tam miała dwa latka. Pamięta, że było coś takiego. Ale trudno powiedzieć, ile ona pamięta, bo my jej opowiadamy, a ile pamięta rzeczywiście. Mi się raczej wydaje, że, że jednak pamięta bardziej z opowieści. Ale no, jest, jest podjarana i jedna i druga, bo one się pojawiają w książce, tam są ich imiona, to, to lubią. no i Myślę, że czekają na taki moment, że skumają, o co chodzi z tym całym PRL-em, bo, bo wiecie, że to trudno wytłumaczyć trudno, w ogóle. Bardzo, Dzieciom to dzisiaj. Trzeba nawet zobaczyć, o, co, o co chodzi z tym PRL-em całym. Teraz mamy taki pomysł, chcemy nagrać audiobooka, bo już 10 lat minęła, minęło od książki. Mamy taki pomysł, żeby ją troszeczkę przywrócić, trochę dopisać, bo się też sporo zmieniło i w Polsce. I, i, I chciałbym, żeby tam też dziewczyny trochę poczytały w tym audiobooku. Hmm. O, Dobry fajnie. pomysł. Czyli traumy nie ma, no dzieciństwo w PRL-u nawet wymyślane. A wy macie traumę po dzieciństwie w PRL-u. Nie, absolutnie. No. Ja uwielbiam po, dzieciństwo. Poza tymi cynaderkami, ja to nie. Ja uwielbiałem dzieciństwo w PRL-u i zarąbiste było to, bo wiecie, no, strasznie wygodny jest telefon, nie? I te wszystkie aplikacje i to wszystko skraca kontakt. Ja, jak sobie przypomnę, jak kiedyś po Serbii krążyłem, nie umiałem wyjechać z Belgradu, a dzisiaj z gps to jest po prostu, hmm. no, że to naprawdę upraszcza życie, a jednocześnie to są straszne smyczenie. I my w, tym, w tej książce po raz pierwszy w ogóle o tym zaczęliśmy pisać, że, że to nas tak cholernie zniewala, że jednak my tęsknimy za prl em choćby z tego powodu, że nie było tych diabelskich urządzeń. Że, że nie nie było. było. No i też to było normalne, żeby pójść do kogoś bez zapowiedzi. Zapukać. Cześć, jesteś, no przyszedł. Chociaż to było, podejrzewam, że dla takich introwertyków to było przerąbane, nie? Mhm. Że jak ktoś. Ja, I to jeszcze 2005 rok. Ja mieszkałem w Kopenhadze i dla mnie Duńczycy się wydawali popierniczeni całkowicie, bo oni mogłeś przechodzić koło swojego najlepszego kolegi, jego mieszkania i jeżeli nie byłeś zapowiedziany, umówiony, to nie zachodziłeś. Mhm. Tak to było. Jak wy ludzie to? żyjecie? To, co przecież to, to jest, jest najbliższy kolega. Tak, przecież ja wtedy jeszcze byłem na etapie, że jak gdzieś byłem na mieście, mieszkał mój kumpel, miałem chwilę, to zachodziłem. Jeszcze w 2005, nie? Ile się zmieniło w takiej oby... Teraz to jest nie do pomyślenia. Nie. Tak? Teraz jak ktoś coś takiego robi, to... Trochę... Nie? Coś tak, nie do końca. tym tak. już prawie nikt tego nie robi. No. No, no. A to było super normalne. Że no i to do, też... do drzwi się, właściwie ten, albo nawet stawałeś na zewnątrz, i. Marek! Mama się no. wychylała. Marek musi dokończyć zupę. Czekamy z piłką. I to dzisiaj tego. Ja nie wiem, może jest to jeszcze? Nie no, bo się w piłkę już też nie gra za bardzo. Wiecie co, u bardzo, mnie nie? zawsze było tak, że ja jestem z Ostrowi Mazowieckiej, u mnie, ja w Warszawie nie widziałem takich podwórek żywych, ale zawsze mnie pocieszało, że jechałem do tej swojej Ostrowi i te dzieciaki chociaż tam się bawiły i to boisko podwórkowe, na którym ja grałem, było, a słuchajcie, od Ale kilku lat, tu rośli już w Ostrowi od, nie przychodzą ale do siebie od kilku bez zapowiedzi. Lat, nie, ale od kilku lat nie ma też tego nie ma. dzieciakowego życia i, i ostatnio chodziłem po boisku swoim dawnym, które zawsze było wydeptane. Nie? No, po prostu kępka trawy nie miała prawa wyrosnąć, bo myśmy tak grali w gałę codziennie. A teraz jest normalnie zaleśnięte trawą i, i nikt tam nikt nie gra. Nie? W, dzieciak, w nic nie gra. Dzieciaki siedzą w domach po prostu. Widocznie grają. Wszyscy na się dowiedzieli, że nie tylko ty jesteś ze Zdrowiem Mazowieckiej, <laughs> tylko Beata Mazurek też. No. Nie jest. No co? jest. No, Naprawdę? No niestety chyba tak. Ale nie. ty jesteś najbardziej znany. Nie, przepraszam, muszę to zgłosić. Ale może, może pysu, nie mam racji, wiesz? No tak, nasza, nasza, nasza w pani w Europarlamencie, zbudować, proszę tak, bardzo, tak. tak ale tak nie. mi się wydaje. No. Wiesław Tupaczyski z kabaretu, to. Też. No ale. No tam, Ostrów, Dość blisko. Biedna, biedna Ostrów. W ogóle Chociaż Ostr... Ostrów jest tam, nie, ten PiS rządzi, więc oni się pewnie dzielą. O, kostka. Niestety. Ale jak to? Niestety. Ale nie ponosisz odpowiedzialności. Nie, 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 nie spokojnie. Ale nie. może ona się tylko urodziła zaraz, życiorys. Albo nie? Może... No tak, ale ukończyła prywatne liceum ogólnokształcące z zmartwychwstanek sanek w Warszawie. A, czyli się nie powiedził. liczy. Nie liczy. Znaczy, ciekaw jestem, czy się tylko urodziła, bo na przykład pani Krystyna Sienkiewicz, mhm. świętej pamięci, urodziła się w Ostrowi, ale to tak trochę przypadkiem, bo, bo jej rodzice gdzieś tam jechali z jakiegoś miejsca w miejsce. Akurat przejeżdżali przez Ostrów, jak matce wody odeszły, więc to był najbliższy szpital, zajechali, tam się urodzili. No to może z panią Beatą Mazurek też tak było, było? podobnie, a jednak potem Warszawa, bo trzeba sprawdzić, znaczy, ale tam... ulżyło pierwszy ci. Jeszcze... Raz, nie no, pierwszy raz raz o tym słyszę, no bo ta pani, zaraz, pani Mazurek pewnie jest trochę ode mnie starsza, ale gdyby, jeszcze to sprawdzę, ale gdyby... Może chodziliście do a tej samej... A sporo, sporo ode mnie starsza. <laughs> Podstawówki. <laughs> To by było traumatyczne. Może by mhm. grała w gałę na tym samym wojsku, co ja. <laughs> Stała Chociaż na bramce. Jest ode mnie o tym o starsza. Jest, mnie, jest o tyle starsza, że, że jeszcze te nie bloki, może... w których ja się wychowałem, to nie stałe, jak ona to mogła w gałę haratać. Tyle rozmawiamy i w ogóle o Turcji nie rozmawialiśmy. To niesamowite, bo wiemy, że z Tobą można i można. No ale to może na, następną, następną razą, tak. Oh, right. ale, co, ale przygotowuje się film, tak? O... Mówiłeś o no ejach, ale to nie, ten... on tak to już utknął, wiecie? Utknął. To jest, wie, sami macie doświadczenie z tymi filmowymi rzeczami, wiecie, że to jest tak, że, że tak, że tego po prostu musi być tak, że, że się tych rzeczy robi kilka. Bo one tak mają taką tendencję, że gdzieś utkną na kilka lat. Po kilku latach się komuś przypomni. Więc żeby na tym jakoś próbować zarobkować, to trzeba, trzeba kilka takich rzeczy robić jednocześnie. Z nadzieją, że chociaż jedna wypali. No. Naszym planem jest zaproszenie Roberta Makłowicza tutaj do nas i teraz pytanie do ciebie, jakie ty byś pytanie panu Makłowiczowi zadał, bo to tak jakoś mi się z kuchnią skojarzyło. I... Ja bym go po prostu prosił, żeby się uśmiechnął. I tak siedział i sobie patrzył. Jak on... I to jest nie do powtórzenia, no to jest po prostu... Chodząca pan Robert. Ja ostatnio chodzi. gdzieś widziałem komentarz, że jak słyszę pana, panie Robercie, to od razu jestem głodny. <grym grym> Otóż coś... ugotuję Słowaków w tym wielkim kotle. <grym> Ale mamy nadzieję, że słuchacze i widzowie też zgłodnieli Tak, tak. Po tej tak, tak, Zdecydowanie. Więc ostatnie pytanie jest twoje. I prosimy o odpowiedź góra jednym zdaniem. Niektórzy Shid. dają radę jednym słowem Shid. No. A, to może być odpowiedź też, ale no, bez przesady. <noise> Już odpowiedziałem? <głos> <głos> jak żyć? Intensywnie. Bo to się nie powtórzy, nie? Prawdopodobnie, bo są też takie teorie, że się powtórzy, ale intensywnie, cisnąć jak cytrynka. Dziękujemy. Ja bardzo dziękuję, bo super. Dziękuję bardzo. bardzo Chciałem dziękujemy. powiedzieć, że marzyłem o tym, że się poznamy. Od wielu lat was obserwuję, śledzę i jestem podjarany, że tu zostałem zaproszony. Ale dziękuję. my bardziej. Znaczy no, bardziej podjaranie. was jest tak. dwóch, ale generalnie ja przynajmniej za półtora robię w tym. No bardzo, nam miło, bardzo nam miło było z Tobą rozmawiać i wiesz, i jakby. Aha, no i pamiętajmy o tym, żeby followować nasze konta, twoje konta, wszystkie, wszystkie konta. Nie tak jak wszystkie jak nasze źli, konta. Nie tak jak tak. ci źli ludzie, co nas odfollowowały. Odfo no, tak jest. Tak. I kupować. Tak jest, i kupować zawsze. Dzięki.